Dobry wieczór Państwu. W imieniu organizatorów spotkania, czyli Fundacji Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej oraz Białostockiego Klubu Gazety Polskiej, mam przyjemność powitać Państwa na kolejnym spotkaniu dyskusyjnego klubu filmowego w dobrym tonie. Dzisiejsze spotkanie, jak okazało się, porusza dość kontrowersyjną problematykę, biorąc pod uwagę okoliczności, jakie nas spotkały w trakcie promocji wydarzenia w internecie, ale to bardzo nas cieszy. Od samego początku, od założenia dyskusyjnego klubu filmowego zależało nam na tym, aby poruszać problematykę trudną, bo taka okazuje się najbardziej pouczająca i dająca jakieś wskazówki na przyszłość. Naszym dzisiejszym prelegentem jest pan Krzysztof Karoń. Proszę o gorące brawa. Pan Krzysztof jest publicystą, autorem witryny internetowej historiasztuki.com.pl oraz kanał na YouTube o tej samej nazwie, a także komentatorem życia politycznego i spraw publicznych m.in. w Telewizji Polskiej, w Telewizji Republika oraz zdaje się, że regularnie od jakiegoś czasu w Telewizji Internetowej w Realu 24. Tak. Problematyka spotkania, którą chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, to jest historia marksizmu. Idea, która nas zainspirowała do tego, żeby takie spotkanie zorganizować, to w zasadzie cytat Gilberta Keitha Chestertona, który brzmi mniej więcej tak, że ludzie dzielą się na tych, którzy akceptują dogmaty i o tym wiedzą, oraz na tych, którzy akceptują dogmaty i o tym nie wiedzą. Pan Krzysztof zajmuje się popularyzowaniem programu wiedzy społecznej, czyli programu, o którym w zasadzie podejrzewam, że sam będzie chciał trochę więcej opowiedzieć. No, natomiast w największym skrócie jest to moim zdaniem taka próba rozprawienia się z mitami ponowoczesności, to znaczy świata takiego końca historii, takiej wiecznej szczęśliwości, pokoju, dobrobytu, za który w zasadzie nie trzeba płacić żadną odpowiedzialnością czy obowiązkiem. Tak już nie przedłużając, to chciałem tylko poinformować, że spotkanie będzie przebiegało w tradycyjnej konwencji, to znaczy na początku przewidujemy około 1,5 godziny na wykład wprowadzający pana Krzysztofa, po czym przewidujemy czas dla państwa, no to jeszcze wyjdzie w praniu, po czym przewidujemy oczywiście czas dla państwa w części dyskusyjnej do udziału, w której już oczywiście gorąco zachęcam. Nie przedłużając, przekazuję głos naszemu prelegentowi. Zapaliła się zielona światełko i działa. Nie było żadnej ponowoczesności, nie ma żadnej ponowoczesności, bo kilkadziesiąt lat temu my mieliśmy szansę na to, żeby świat się zrobił nowoczesny i on się nie zrobił nowoczesny, ale to do tego dojdziemy. Bardzo przede wszystkim dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo w Białymstoku mam pierwszy raz okazję występować z programem estradowym. Spróbuję, tak się zresztą umawialiśmy z organizatorem, a w zasadzie z organizatorami, spróbuję opowiedzieć dzisiaj, spróbuję zrobić coś, co jeszcze do tej pory nigdy mi się nie udało za jednym podejściem. Zobaczymy, czy się dzisiaj uda. Mianowicie spróbuję dzisiaj przedstawić Państwu całą historię marksizmu. Ja zwykle próbowałem, no i udawało mi się gdzieś tak z 15% przechodzić, bo ja niestety mam skłonności do dygresji, więc gdybym zaczął lewitować, to proszę mi zwrócić uwagę i przywołać mnie do porządku. Ja częściowo będę mówił siedząc, a częściowo będę musiał patrzeć na ekran, dlatego że ja tam sobie coś napisałem i muszę sprawdzić, co napisałem, bo to jest najważniejsze. Historia marksizmu liczy sobie ponad 150 lat, ale zanim o niej opowiem i o przemianach, jakie przechodziła ta ideologia, to znaczy ta ideologia, która jest ideologią świata, w którym żyjemy, tyle tylko, że nie zdajemy sobie sprawy. I ta ideologia, która nas wszystkich przekształciła w taki sposób, że żyjemy w marksizmie, nie wiedząc o nim. Historia tej ideologii jest dość długa i dość skomplikowana. Natomiast
jest napisanych kilka takich zdań, które wyjaśniają, o co chodzi w tej ideologii. Jaka jest jej główna, zasadnicza myśl. I ja przeczytam te zdania, ponieważ bez tego, bez wyjaśnienia, o co w tym wszystkim chodzi, cała historia, nie tylko zresztą marksizmu, każda historia robi się tylko i wyłącznie taką ewidencją faktów. No jak w katalogu bibliotecznym otworzyć szufladkę, no i tam jest tych karteczek. One są chronologicznie uporządkowane, ale z tej szufladki jeszcze kompletnie nic nie wynika dla zrozumienia, o co chodzi. I tu jest coś takiego. Warunkiem realnej wolności jest dobrobyt. Chodzi o to, że jeśli człowiek chce działać zgodnie z własną wolą, chce robić to, co mu się żywnie podoba, musi dysponować dobrobytem, musi dysponować dobrami. Bo jeśli tymi dobrami nie będzie dysponował, to może sobie życzyć, żeby coś zdziałać, ale nie zrobi nic. W związku z tym ta wolność, nawet jeśli mu nikt niczego nie zabrania, jest po prostu fikcją. I taką fikcją handlują wszystkie współczesne ideologie. Wolność za darmo. Problem polega na tym, i dostępność tych dóbr, które umożliwiają realną wolność, to jest dobrobyt. Czyli bytowanie w takim stanie, kiedy dobra są dostępne. Problem polega na tym, że warunkiem dobrobytu jest praca tworząca dobra. A po to, żeby wykonywać pracę tworzącą dobra, i to zaznaczam dobra, które są człowiekowi użyteczne, są pożyteczne, służą zaspokajaniu jego potrzeb. Czyli nie byle jakie dobra, tylko takie dobra, które pozwalają realizować realną wolność. Chcę jeść, muszę mieć jedzenie, chcę jeździć, muszę mieć samochód albo bilet, pieniądze na bilet i tak dalej, i tak dalej. Żeby wykonywać taką pracę, nie byle jaką pracę, nie pracę, która jest działaniem, które mi sprawia przyjemność, bo można sobie wymyślić dużo takich działań, które można uznać za pracę i które nawet są całkiem przyjemne, ale taką pracę, która tworzy właśnie takie dobra. Żeby taką pracę wykonywać, to trzeba najpierw poddać się rygorowi wychowania, potem trzeba się poddać rygorowi edukacji, a potem poddać się rygorowi dyscypliny dobrze zorganizowanej pracy. Ponieważ jeśli realna wolność ma być powszechnie dostępna, to tych dóbr musi być na tyle dużo i one muszą być na tyle tanie, żeby one były powszechnie dostępne. A po to, żeby te dobra gwarantujące realną wolność można było produkować w dużej liczbie, czy w dużej ilości, już nie wiem, jak to się powinno powiedzieć, to system produkcji musi być wydajny, musi być dobrze zorganizowany. I wszystkie te trzy elementy, o których powiedziałem, wychowanie, edukacja i praca, wymagają pewnego uporządkowania, pewnej dyscypliny. A dyscyplina jest zaprzeczeniem łatwej wolności, ponieważ dyscyplina zawsze w jakiś sposób krępuje. Człowiek ma dwie możliwości zdobywania wolności, czyli zdobywania dobrobytu, bo zaznaczam, nie chcę wchodzić tutaj na poziom filozoficzny, bo to można sobie odpuścić akademikom. Czyli dywagacje na temat wolności na poziomie filozoficznym. Cały czas mówię o tej wolności, która się realizuje w życiu społecznym, w konkretnych warunkach. Ten dobrobyt, te dobra można wyprodukować samemu, ale wtedy po to, żeby dysponować realną wolnością, trzeba się pogodzić z tym, że trzeba samemu sobie ograniczyć wolność. Najpierw musi być ograniczona wolność po to, żeby powiększać wolność realną. Natomiast jeśli ktoś nie chce sobie ograniczać wolności, ale chce nią dysponować, to o
oznacza, że te dobra, które są potrzebne do realnej wolności, on musi ukraść. I mniej więcej od 1930 roku już całkowicie, a jak na chwilę wyjaśnię, od 1880 roku rozkwita ideologia, która obiecuje wolność za darmo. To znaczy obiecuje wolność bez konieczności ponoszenia kosztów w postaci ograniczenia wolności. To jest typowy... I teraz tak, jeśli ktoś coś takiego jest w stanie przyjąć, zaakceptować tego typu wizję rzeczywistości, to znaczy, że wierzy w perpetuum mobile. Wierzy w takie zjawisko w przyrodzie, w którym można mieć korzyść, nie ponosząc jakiejś straty. Że można jechać samochodem, nie wlewając w niego benzyny i nie płacąc za tę benzynę. I tego typu myślenie, tego typu umysłowość, która pozwala akceptować wizję perpetuum mobile, wizję utopijną, to jest mentalność, która jest właściwa dla dzieci poniżej 12 roku życia. Ponieważ dopiero od 12 roku życia dziecko, mówię tutaj o psychologii rozwoju, wchodzi na ten poziom rozwoju przede wszystkim biologicznego, ale również intelektualnego, ponieważ mózg również kształtuje się od urodzenia. Jak się człowiek rodzi, to on nie ma gotowego mózgu. Mózg się dopiero tam kształtuje. Powyżej 12 roku życia, jeśli dziecko jest wychowywane i odpowiednio zaprawiane do funkcjonowania w rzeczywistości, w realnej rzeczywistości, ładnie powiedziane, realna to znaczy, że jest również nierealna rzeczywistość. Nie będę w to wchodził, bo rzeczywiście istnieje nierealna rzeczywistość, ale w to nie wchodźmy. Po to, żeby człowiek mógł zrozumieć mechanizm rzeczywistości, musi być do tego odpowiednio przygotowany. Jeśli nie zostanie do tego odpowiednio przygotowany, nie jest w stanie, nawet jeśli dojrzewa biologicznie, nie jest w stanie opanować czy zrozumieć tej prostej zasady, że w realnym życiu jest zawsze coś za coś. To znaczy, że jeśli się chce mieć jakąś korzyść, to trzeba czymś za tę korzyść zapłacić. I właśnie za realną wolność, umożliwiającą działanie zgodnie z własną wolą, trzeba zapłacić wolnością negatywną, to znaczy taką wolnością, która polega na odrzucaniu wszelkiego przymusu. Dlaczego ja o tym tak długo mówię? Mówię o tym, i tutaj to są te dwa następne zdania, i zaraz przejdziemy do takiego większego rysunku. Że jak już powiedziałem, jeśli ktoś chce dysponować wolnością bez konieczności ograniczania jednoczesnego własnej wolności, to musi dobra, które potrzebne są do tej wolności, ukraść. Ale sama wizja, sama koncepcja, że można mieć wolność bez ograniczania, bez jakichkolwiek innych ograniczeń, bez ponoszenia kosztów, jest wizją tak nieprawdopodobnie atrakcyjną, ponieważ ona jest zgodna z naturą biologiczną człowieka, że na taką wizję bardzo łatwo jest chwycić ludzi w ramach walki ideologicznej. W ramach walki ideologicznej o władzę. Kiedy prezentuje się pewne oferty publiczności i sprawdza, czy publiczność chwyci, czy nie chwyci. I jakkolwiek koncepcja wolności bez ponoszenia kosztów jest niesłychanie atrakcyjna, to ona oczywiście jest absurdalna dla każdego dojrzałego człowieka.
ale tylko dla dojrzałego, dorosłego człowieka, który rozumie rzeczywistość. Natomiast w walce o władzę, w walce politycznej, w walce ideologicznej liczy się tylko to, czy otrzyma się poparcie publiczności. W związku z tym można tej publiczności sprzedać absolutnie wszystko pod warunkiem, że publiczność to kupi. I publiczność kupi wszystko, jeśli nie będzie czegokolwiek rozumieć. Na obietnicy wolności, która nic nie kosztuje, bazuje ideologia marksistowska od samego jej początku. Zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła w historii tej ideologii, zaraz przejdę już do konkretów, nastąpiła w momencie, kiedy tak zwany marksizm klasyczny poniósł klęskę, kiedy publiczność, do której się zwracał i na której bezmyślność liczył, odmówiła marksizmowi poparcia. I teraz poprosiłbym ten drugi wtedy, kiedy marksizm poniósł klęskę, nie zmieniając swojego schematu, swojej zasady, zmienił narzędzia. I teraz postaram się w jak największym skrócie wyjaśnić, o co chodziło w tym marksizmie, który nam się kojarzy, zaznaczam, w tym marksizmie, który nam się kojarzy z marksizmem i komunizmem, patrząc na salę i na przekrój wiekowy, zakładam, że znaczna część publiczności pamięta polskie doświadczenie marksizmu i komunizmu. To było doświadczenie marksizmu klasycznego, importowanego do nas ze wschodu, z ówczesnego Związku Radzieckiego. Natomiast w tej chwili żyjemy w systemie również marksistowskim, ale tym systemie, którego zasady działania nie rozumiemy, ponieważ to, że ten system został do nas zaimportowany, tym razem z Zachodu, większość ludzi nie wie z bardzo prostego powodu, bo niby skąd miałaby wiedzieć. W czasach PRL-owskich, to nawet jeżeli nie mówiono nam w szkołach, czym naprawdę jest marksizm, to jednak próbowano nam ten marksizm w jakiś sposób zaszczepić. I myśmy, zachowując jeszcze pewną odporność wywodzącą się z tradycji kulturowej, myśmy się na tamten marksizm uodpornili. W znacznej mierze się uodporniliśmy i między innymi dlatego mamy gigantyczną przewagę nad całym Zachodem. Ponieważ Zachód nie przeszedł tej szkoły. Nie przeszedł szkoły prawdziwego marksizmu. Natomiast wtedy, kiedy skończył się Związek Radziecki, kiedy rozpadł się Układ Warszawski, kiedy przestał istnieć tak zwany obóz, jak to się mówiło, blok wschodni, myśmy zachłysnęli się pewną fikcją, która była do nas przeszczepiona z zupełnie absurdalnych względów pod hasłem tak zwanego kapitalizmu. W sytuacji, w której to było już przeszczepianie nam autentycznego, prawdziwego, zachodniego, ale nowego marksizmu, o którego istocie nikt nas nie informował z bardzo prostego powodu. Ponieważ ci, którzy go tutaj importowali, oni albo sami nie mieli o tym zielonego pojęcia, albo to oni właśnie byli ukrytymi pod różnymi innymi nazwami marksistami, którzy tutaj importowali tenże marksizm, który wprawdzie ma zupełnie inną nazwę, ale działa dokładnie tak samo.
podzieliłem tę historię na, może dla wyjaśnienia. No, po lewej stronie to wiadomo, kto to jest, klasycy marksizmu. I dodana jest twarz Altiero Spinelliego, autora programu, który jest programem Unii Europejskiej, czyli komunistycznego państwa zachodniego, nazwijmy to w budowie, ponieważ to projekt tego państwa miał być zamknięty w 2004 roku. Z różnych względów, być może będzie chwila czasu, żeby to wyjaśnić, nie został zamknięty i to, co odbywa się w tej chwili, ta apoplektyczna więc wręcz apoplektyczny atak ideologiczny na wszystko, co jest związane z kulturą, wynika właśnie z tego, że ten projekt nie został zamknięty i konieczne jest możliwie jak najszybsze domknięcie tego projektu. Altiero Spinelli, on napisał swój manifest w 1941 roku. Jego realizacja rozpoczęła się dopiero tak naprawdę wstęp w połowie lat 70., w rzeczywistości w połowie lat 80. Wilhelm Reich. Najważniejsza postać drugiej, i pierwszy etap historii marksizmu to jest marksizm klasyczny, który operował terminologią ekonomiczną, odwoływał się do ekonomicznej sfery życia społecznego. Do tych trzech przejdę za chwilę. Jak doszło do klęski marksizmu klasycznego? Będę mówił w wielkim uproszczeniu. W połowie XIX wieku na Zachodzie rozwijał się system, który do dzisiaj jest nazywany i słusznie kapitalizmem. Niestety my, używając pojęcia kapitalizm, już w tej wersji nam rajonej przez naszych zupełnie zresztą nieświadomych tak zwanych polskich liberałów, którzy w gruncie rzeczy są bardzo porządnymi ludźmi, tylko że nie wiedzą, co mówią. Kapitalizm jest to ustrój, w którym rządzi kapitał i który jest całkowicie podporządkowany prawom ekonomicznym rynku. A ekonomiczne prawa rynku sprowadzają się przy wszystkich innych do reguły, że racjonalnym działaniem jest osiąganie największej korzyści minimalnym kosztem. W związku z tym, z ekonomicznego punktu widzenia, najbardziej racjonalnym działaniem jest kradzież. Nikt z liberałów oczywiście tego nie powie, ale to jest logiczne. Jeśli się przyjmuje tę zasadę, to ona doprowadzona do granicy mówi o tym, że najbardziej optymalnym działaniem ekonomicznym jest kradzież, ponieważ pozwala uzyskiwać znaczną, a nawet niewielką korzyść przy zerowych kosztach. Więc jeśli się przyjmie jako punkt odniesienia zerowe koszty, to każda kradzież jest genialnym interesem. Ekonomiczny, tak zwany ekonomiczny liberalizm, który skutkował taką formacją, którą potem nazwano kapitalizmem wolnorynkowym, został opisany, bo nie zaprojektowany, przez takiego klasyka ekonomii Adama Smitha, którego dzisiaj się oczywiście cytuje tylko fragmentarycznie. I nie mówi się o tym, co naprawdę Adam Smith, klasyk ekonomii, napisał i powiedział. A Adam Smith nie był ekonomistą, tylko był filozofem moralności. Otóż on wymyślił system, który wcale nie nazywał się kapitalizmem, tylko on to nazywał system naturalnej wolności. System naturalnej wolności. I on opisał system, w którym ludzie, czyli opisał tak zwany wolny rynek, na którym wszystko wolno,
Ale ludzie nie kradną dlatego, że są w naturalny sposób moralni. O tym liberałowie współcześni w ogóle nie mówią. I jeśli na wolnym rynku działają ludzie moralni, to oni nie kradną nie dlatego, że im to uniemożliwia rynek, tylko dlatego, że to im uniemożliwiają zasady moralne. Problem polegał na tym, że Smith miał dość naiwne wyobrażenie o tym, skąd bierze się moralność. On miał taką swoją koncepcję naturalnej moralności, która się rozwija w człowieku w sposób jakby instynktowy. I jeśli on funkcjonuje w społeczeństwie, czyli fakt, że człowiek jest wyposażony w empatię i współżyje z innymi ludźmi w jakimś tam społeczeństwie, powoduje, że on z czasem się staje człowiekiem moralnym. Bardzo to uprościłem, ale istota taka jest. I że w tym, że człowiek tworzy sobie w swojej nadświadomości czy podświadomości, to było oczywiście przed Freudem, coś w rodzaju takiego nadzorcy, sumienia. Ta koncepcja była oczywiście koncepcją naiwną, infantylną. Ona się wzięła z pewnej odmiany protestantyzmu, w te filozoficzno-teologiczne kwestie w tej chwili wchodzić nie będę. Istotne jest to, że to wyobrażenie moralności okazało się po prostu nierealne w życiu praktycznym, ponieważ czym innym były niewielkie wspólnoty, również wspólnoty producenckie, które były właściwe dla okresu przedkapitalistycznego czy dla okresu wczesnokapitalistycznego, natomiast w momencie, kiedy się pojawiła produkcja przemysłowa, nastąpiła pewna zasadnicza zmiana. Otóż na rynku pojawił się proletariat. A proletariat to była masa ludzi wędrujących do miast, tu bardzo upraszczam, ze wsi, i to byli ludzie najczęściej w pierwszym pokoleniu wyzwoleni. U nas na przykład to byli chłopi popańszczyźniani. Była to ludność w zdecydowanej większości, nie mająca żadnych kwalifikacji, nie mająca żadnego zabezpieczenia materialnego. To byli ludzie, którzy po prostu przenosili się do tych miast, czy do jakichś przedmieść, zaczynali mieszkać w jakichś slumsach i oni nie mieli nic do jedzenia, po prostu. Mieli perspektywę śmierci głodowej. Ich było bardzo dużo, i oni mieli jedną jeszcze cechę. Ich całym życiowym doświadczeniem była nienawiść do pracy. Ponieważ z pokolenia na pokolenie oni pracowali i ta praca nigdy nie przynosiła im dobrobytu. Oni zawsze byli okradani, zawsze byli wyzyskiwani. To jest prawda o tamtym czasie, którą Marx opisał uczciwie, bo ci ludzie byli wyzyskiwani. I problem polega na tym, że ta koncepcja Smitha, że na wolnym rynku działają ludzie moralni, którzy jeśli jest możliwość kradzieży, to nie będą kraść, okazała się fikcją, bo jak się okazało, że tych, przepraszam, że tak będę mówił, ale mówię tak jak to wyglądało, tych roboli, których było mnóstwo, nie potrafili nic, nienawidzili roboty i mieli do sprzedania tylko fizyczną siłę, żadnych kwalifikacji. Więc do tego prymitywnego jeszcze przemysłu waliły tłumy tych robotników i można było w nich przebierać, ponieważ ci robotnicy nie mieli żadnego wyjścia. Oni, jeśli by nie zgodzili się na płacę najniższą, wynikającą z tego, że była ich nadpodaż. Więc cena pracy spadała. Pracodawca nie miał żadnego powodu realnego, żeby nie wykorzystywać okazji. W związku z tym proponował taką cenę,
znaczy płacił takie wynagrodzenia, jakie musiał zapłacić w wyniku parametrów ekonomicznych. I tych robotników można było mieć tanio. A gdyby któryś z nich się postawił, to po prostu się to wywalało za bramę. A tam stało już 20 następnych modlących się o to, żeby wziąć po nim robotę, którą wykonywali tak, jak wykonywali, jak byli w stanie wykonywać. Ponieważ wiedzieli, że będą okradani, to oni starali się tę robotę wykonywać jak najmniejszym kosztem, nie przykładać się do niej, bojkotować, niszczyć, kraść i tak dalej, i tak dalej. Taka była rzeczywistość. I ten proletariat był w sytuacji rzeczywiście bez wyjścia. To doprowadziło do, można powiedzieć, również biologicznej degradacji tej grupy społecznej. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale oni byli naprawdę w sytuacji rozpaczliwej. Oni nienawidzili kapitalizmu. I do tych nastrojów odwołał się Marx. Też bardzo upraszczam, bo to nie chodzi o samego Marksa. Dojrzewanie tej ideologii trwało. Ale on zaproponował im najprostszą wolność. Po prostu trzeba rżnąć, kraść, rozwalać. Kompletna dewolta. Co potem? No potem będzie sielanka. Potem będzie utopia, potem będzie wspólnota pierwotna, potem będziemy wszyscy się kochać, pracować będziemy zgodnie z naszymi możliwościami, korzystać będziemy zgodnie z naszymi potrzebami. No i to całe trele, morele, żeby tego lepiej nie nazwać. Ale czy ci ludzie mogli zrozumieć, że to jest absurd? Oni nie mogli tego zrozumieć. Tym bardziej, że oni nie mieli innego wyjścia. Bo jaki mogli sobie wyobrazić inny sposób wydobycia się z nędzy? Nie było innego sposobu. I na tej fali wyrósł marksizm. I ten marksizm poniósł w ciągu kilkudziesięciu lat, poniósł klęskę katastrofalną, przestał się liczyć jako ideologia. Dlaczego on się przestał liczyć jako ideologia? Otóż on się przestał liczyć jako ideologia z dwóch powodów, ponieważ pojawiły się dwa elementy. Była to protestancka etyka pracy i katolicka nauka społeczna, które przemodelowały sposób myślenia i to stosunkowo szybko, w ciągu dwóch pokoleń, ówczesnych społeczeństw. Z tym, że protestancki etos pracy jest etosem pracy, nie ma dzisiaj możliwości, żeby to rozwijać, ale to jest opisane i przede wszystkim w fantastycznej książce Maxa Webera Etyka protestancka, a duch kapitalizmu i w moim filmiku, który jest uzupełnieniem tej książki pod tytułem Etyka katolicka i duch kapitalizmu. Protestancki etos pracy polega na tym, że motywuje człowieka do pracy, ale wynik tej pracy nie jest jej celem. Praca służy powiększaniu chwały Boga. Mówiąc w największym skrócie, taki jest sens protestanckiego etosu pracy. Natomiast istotne jest to, że dla wszystkich ludzi taka religijna, podkreślam, motywacja jest istotną motywacją do pracy. W związku z tym pracownik musi pracować, pracodawca również musi pracować i zmierzać do tego, żeby powiększać bogactwo. Dlatego ówczesny kapitalizm w ogólnym bilansie był bardzo wydajny. On mnożył bogactwo. Tu muszę zrobić krótkie zastrzeżenie. To też jest w znacznym stopniu fikcja, ponieważ i ówczesny, i współczesny kapitalizm zawsze bazował na
na grabieży, ale była to grabież przede wszystkim kolonialna. Jeśli by ktoś zrobił uczciwy bilans kapitalizmu na przykład XIX-wiecznego i policzyłby, jakie oszczędności państwa ówczesne, rodzące się potęgi kapitalistyczne robiły na tym, że miały na przykład surowce z krajów kolonialnych z Afryką i w ogromnej mierze darmową niewolniczą pracę, to by się okazało, że ten bilans kapitalizmu wcale nie jest taki różowy. Natomiast faktem jest, że on, że ta mentalność, ten protestancki etos pracy motywował do pracy. Natomiast w protestanckim etosie pracy nie ma czegoś takiego, co by ograniczało skłonność do wyzysku, do kradzieży, nie kradzieży tej bezpośredniej, takiej, którą my znamy jako kradzież, tylko do tej kradzieży, która jest istotą wyzysku. Bo na czym polega wyzysk? Robotnik pracuje uczciwie, przedsiębiorca pracuje uczciwie, ale jeśli tylko przedsiębiorca ma możliwość osiągania swojego, maksymalizacji swojego zysku przy minimalizacji kosztów, to tutaj nie ma żadnego hamulca. W związku z tym on za wszelką cenę będzie robił wszystko, żeby zapłacić robotnikowi jak najmniej. A ponieważ im większą posiada przewagę ekonomiczną, tym w tym większym stopniu może wykorzystywać tę przewagę, w związku z tym, mając, szczególnie we wczesnym kapitalizmie, mając przed sobą niewykwalifikowanych tych, mówię to bez cienia złych intencji, tych roboli po prostu, to on mógł z nimi robić, co chciał. Ale pojawiła się również ta druga siła, czyli katolicki ruch społeczny, który włączył zupełnie inną, zaproponował zupełnie inną moralność. Moralność taką, która uniemożliwia, zaznaczam to, wszystko mówimy na poziomie pewnej teorii, bo w praktyce oczywiście to realizuje się w takim procencie, w jakim każda teoria się realizuje, czyli mamy pewne szczytne cele, a potem w praniu to wychodzi to, co wychodzi. Niemniej jednak istotne jest to, jaki jest cel. Jednak najważniejszym elementem w tym całym splocie okoliczności było to, że około 1870 roku rozpoczęła się rewolucja techniczna, nie przemysłowa, techniczna. Pojawiły się wtedy, praktycznie biorąc, wszystkie te wynalazki, z których do dzisiaj korzystamy. Elektryczność, samochód, telefon i tak dalej, i tak dalej. Kolej. Żegluga z prawdziwego zdarzenia. Ta wielka żegluga morska, pasażerska. I nagle okazało się, że system, ten tak zwany kapitalizm, rynek, potrzebuje wysokiej klasy fachowców. Już nie są potrzebni. Też oczywiście, ale w coraz mniejszym stopniu. Potrzebni są, mówiąc brutalnie, łopaciarze, a w coraz większym stopniu potrzebni są ludzie, którzy potrafią obsługiwać coraz bardziej skomplikowane maszyny, którzy muszą mieć kwalifikacje, bo oni jak zepsują te maszyny, to jest tragedia. Jak chłop złamie łopatę, no to trudno, no, nawet można mu potrącić z pensji i jakoś się tę stratę pokryje. A jeżeli jakiś półgłówek naciśnie nie ten guzik i rozwali maszynę, która kosztuje miliony, to co ma teraz robić pracodawca? Potrącić mu z czego? W związku z tym w sposób oczywisty zaczynają być potrzebni ludzie, którzy są dobrze wykształceni i którzy są zdyscyplinowani, którzy potrafią brać udział w dobrze zorganizowanym systemie produkcji. I takich ludzi nie było i nagle zaczęło się okazywać, że ci ludzie, którzy coś potrafią,
zaczyna ich cena rosnąć. Czyli że sami kapitaliści zaczynają biegać po rynku i dadzą każde pieniądze temu pracownikowi, który coś potrafi. I nagle okazało się, że istnieje pewien wspólny interes, pomijając te wszystkie nadbudowy, ale że istnieje również pewien interes ekonomiczny. To znaczy, że jeśli dobrze wykwalifikowany pracownik, który dobrze wykwalifikowanym pracownikiem stanie się wtedy, kiedy najpierw zostanie poddany, nazwijmy to, zniewoleniu, czyli najpierw zostanie wychowany na człowieka kulturowego, potem zdobędzie kwalifikacje, a potem jeszcze na dodatek nauczy się pracować w dobrze zorganizowanym systemie produkcji, to jeśli taki pracownik będzie pracował wydajnie, to on będzie w stanie pracować produkować takie ilości dóbr, że kapitaliście będzie się opłacało zarabiać na ilości danych dóbr, a nie na drogich, ale unikalnych produktach. I dzięki temu te produkty będą mogły być dostępne również tym mniej zarabiającym. I takim koronnym przykładem tego programu, czy tego procesu, było to, że w 1919 roku w fabryce Forda produkującego najnowocześniejszy wtedy samochód Ford T, ten samochód robotnik produkujący go mógł go kupić za 3-miesięczne pensje. Okazało się, że ludzie pracujący, ale ci, którzy poddali się wcześniej procesowi wychowania i edukacji, że ci ludzie potrafią się z nędzy wydobyć własną pracą. A jeśli poddali się systemowi edukacji, to przy okazji jeszcze poszerzyli na tyle horyzonty, musieli po prostu wyjść powyżej poziomu 12-letniego dziecka i zaczynali rozumieć, przynajmniej w jakimś stopniu, mechanizm rzeczywistości i do nich już ta demolkowo-destrukcyjna koncepcja marksistowskiej rewolucji przestała trafiać. I ci ludzie, którzy byli produktem ruchu społecznego, który stworzył Kościół katolicki. W tej chwili nie będę po prostu wchodził w szczegóły, ale to są rzeczy dość dobrze opisane już w tej chwili. To doprowadziło do całkowitej klęski marksizmu. Czym ona się przejawiła? W 1870 roku w Niemczech, państwie protestanckim, powstała pierwsza, założona przez, między innymi przez takiego kardynała niemieckiego von Kettelera, pierwsza partia chadecka, nazywała się Centrum. I ta partia w ciągu kilku lat stała się najsilniejszą partią niemieckiego Reichstagu. To oznacza, że te koncepcje, które prezentowała, mówiąc w wielkim uproszczeniu, katolicki ruch społeczny, bo tu nie chodzi o kwestie wyłącznie religijne, tu chodzi o pewną koncepcję życia społecznego, poparli nie tylko katolicy, ale poparli również protestanci, liberałowie. To jest proces bardziej złożony, nie będę w niego w tej chwili wnikał, ale w tym, od tego momentu zaczęła się, czyli od 1870 roku,
zaczął się tak naprawdę rozpad ruchu lewicowego, ruchu marksistowskiego. On się rozpadł na lasalowski socjalizm, potem Bakunin pożarł się z Marksem i anarchiści odeszli z międzynarodówki. Te rzeczy są w tym akurat przypadku nieistotne, je pominę. Natomiast w wyniku tego procesu, o którym mówię, doszło do rzeczy, na którą chcę bardzo zwrócić uwagę, ponieważ ta rzecz wyjaśnia w sposób, moim zdaniem, jednoznaczny i ostateczny wszelkie dyskusje zdarzające się, i to zdarzające się niestety coraz częściej dzisiaj, dyskusje zmierzające do rehabilitacji marksizmu pod hasłem: marksizm to piękna idea, Marks chciał dobrze, tylko że mu nie wyszło. Przepraszam na sekundę. Jeśli pan pozwoli, to wymienimy mikrofon, ponieważ zaobserwowaliśmy, że są pewne trzaski. A, już się wyczerpał. To ja może bez sensu mówię, to chyba zdenerwował. A to też chciałem pana odrobinę zmitygować i poprosić tutaj o zmierzanie do konkluzji, dlaczego klasyczny marksizm poniósł klęskę i jak intelektualiści zachodni postanowili rozwikłać ten problem innymi metodami. Bardzo dobrze. Ja prosiłem tego pana, żeby w razie czego mnie hamował, bo ja mogę tak w dygresję i będziemy siedzieć do rana. Ale to w tej chwili przechodzę. Ja dlatego robiłem tak długi wstęp, ponieważ cała reszta, cały następnych 100 lat to jest tworzenie pewnego oszustwa zbudowanego na micie, który ja w tej chwili wyjaśnię, na czym polega to nieprawdopodobne kłamstwo całej tej ideologii i do czego ona się sprowadza. Otóż po tym 80 roku w marksizmie rozpoczął się proces odchodzenia od idei rewolucji. Rozpoczął się proces tak zwanego rewizjonizmu. I Marx bardzo się temu przeciwstawił. Marx jeszcze wtedy żył. Marx był wściekły. Powiedział: w żadnym wypadku żadnej zmiany doktrynalnej w tej ideologii. Rewolucja i żadnych innych dyskusji. Bo tak zwani socjaldemokraci chcieli dokładnie tego samego, czyli chcieli wprowadzenia komunizmu, ale bez rewolucji, bez wprowadzania terroru. I kiedy marksizm zaczął tracić w sondażach, i to spowodowało właśnie, że katolicka partia nagle w Niemczech, uprzemysławiających się wtedy intensywnie Niemczech, stała się wiodącą partią, siłą polityczną, 10 lat później, w 1880 roku, jeszcze za życia Marksa, jego, zawsze się mylę, zięć czy szwagier, zięć, mąż córki, to zięć? Zięć. Francuski socjalista Paul Lafargue napisał broszurę pod tytułem Prawo do lenistwa. Jeden z najbardziej absurdalnych tekstów w historii świata. W czasach, kiedy robotnicy, ci, którzy jeszcze jedno pokolenie wcześniej byli po prostu zwykłymi, zaoranymi robolami, niepiśmiennymi jakimiś półgłówkami, którzy przyszli, byli ciemni, nie wiedzieli co i jedyne co potrafili, to ewentualnie łopatą machać, kiedy oni zaczynali zdobywać doświadczenie i kiedy zaczynali być bardzo cennym, mówiąc brutalnie, towarem na rynku. Bo na tym rynku liczył się towar, a tym cennym towarem był wykwalifikowany robotnik. I kiedy robotnicy po raz pierwszy zobaczyli, że za cenę ograniczenia swojej wolności negatywnej oni mogą zdobyć własną pracą dobrobyt, mogą robić potem, co chcą, mogą być wolni. W takiej sytuacji jedna z głównych postaci ruchu marksistowskiego pisze broszurę pod tytułem Prawo do lenistwa, w którym tłumaczy, że praca, domaganie się pracy to jest hańba.
że w starożytnej Grecji praca to była dla niewolników, a wolny człowiek był twórczym negusem. I kończy się ten absurdalny esej, powtórzonym później zarówno przez futurystów, jak i przez nowych marksistów, absurdalną wizją świata, w którym człowiek nie będzie musiał pracować, bo wszystko będą produkowały automaty. W 1880 roku po raz pierwszy Lafargue zaczął bredzić o tym, że człowiek nie będzie musiał pracować, zostanie wyzwolony z nieszczęścia pracy, bo przejmą ten straszny, katorżniczy obowiązek automaty. I potem powtarzali to wszyscy obsesjonaci i co jest najlepsze, dzisiaj też się to powtarza. No tyle tylko, że młodzież jest już tak ogłupiona, że ona nie rozumie, że te wszystkie rzeczy, które zużywa na co dzień, to tych rzeczy nie produkują automaty. Chyba że nazwać automatami Chińczyków. Tak wygląda marksistowski absurd. I to wszystko runęło. Marksizm przegrał, ponieważ wychowywany przez katolicki ruch społeczny i przez Kościół katolicki, proletariat, tak trzeba powiedzieć, przyswoił sobie, opanował, stworzył własny etos pracy, zaczął szanować pracę, zrozumiał, że jeśli człowiek własną pracą będzie zdobywał własną wolność, to nie będzie skazany na rewolucję, czyli na co? Na grabież, na okradanie innych ludzi. Bo czy ta rewolucja odbywa się poprzez strzelanie w potylicę, czy w jakieś drobne machlojki, to nie ma żadnego znaczenia. Za każdym razem ona się przekłada na to, że za pomocą terroru zdobywa się produkty czyjejś pracy. To się zawaliło. Tę koncepcję Marksa w wyniku niby bardzo skomplikowanego, ale dość prymitywnego w sumie biegu okoliczności politycznych, tę koncepcję Marksa zrealizował Władimir Lenin w Rosji. I do 1990 roku żyliśmy w odmianie tej koncepcji. Natomiast co się działo na Zachodzie? Ponieważ w Rosji Lenin zdobył władzę metodą marksistowską, czyli za pomocą terroru. Kogo trzeba pozabijano, kogo trzeba, to tam ileś milionów ludzi zamorzono głodem, bo tak wyglądała leninowska, wcale nie stalinowska, tylko leninowska metoda wojny domowej. I tam komuniści, ponieważ zdobyli władzę terrorem, to już potem nie musieli się troszczyć o to, jak władzę utrzymać. Nawet jeżeli towarzystwo zdychało z głodu na Ukrainie. Ponieważ był gotowy terror. I w każdej chwili można było bunt stłumić. I na tym polega genialność koncepcji marksistowskiej. I dlatego Marks tak upierał się przy rewolucji zbrojnej. I dlatego w manifestie komunistycznym jest ciągle podkreślane, że to jest konieczne, walka zbrojna i przewrót zbrojny, wymordowanie właścicieli, zabranie nagromadzonego bogactwa, ponieważ wiadomo było, że przez okres bezpośrednio po rewolucji temu towarzystwu trzeba będzie coś dać, żeby ten tłum mógł z czegoś korzystać i jakoś tam konsumować tę wolność,
A ponieważ wymyślony system jest absurdalny, on musi doprowadzić do ruiny, towarzystwo podniesie głowę, tak jak podnieśli w Kronstadcie głowy, i potem trzeba będzie mieć terror, żeby wziąć to wszystko za mordę. To zostało zrealizowane w Rosji, ale na Zachodzie to nie zostało zrealizowane. I tu przechodzimy do pozostałych części, które w tej chwili już będę omawiał bardzo skrótowo. Ponieważ po to komuniści na Zachodzie, marksiści na Zachodzie stanęli przed takim problemem. Nie zdobyliśmy władzy. Społeczeństwo odmówiło nam poparcia, w związku z tym nie jesteśmy w stanie przeprowadzić rewolucji. No, co robić? Wcześniej takie pytanie zadał sobie Lenin, ale odpowiedział na nie terrorem Rosji. Na Zachodzie nie było możliwości przeprowadzenia rewolucji. Ostatnia próba rewolucji, druga próba rewolucji, pierwsza załamała się w 1919 roku, drugą uniemożliwiła Polska, no bo to był zatrzymanie pod Warszawą czy pod Radzeminem tej marszu Armii Czerwonej na Berlin. A ostatnia taka próba załamała się w 1923 roku. I w 1923 roku powstał Instytut Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem, taka przybudówka uniwersytetu tamtejszego, który od samego początku został założony i sfinansowany przez takiego niemiecko-argentyńskiego handlarza zbożem Weila, którego celem było wymyślenie, to znaczy, którego celem było wyjaśnienie, dlaczego na Zachodzie, wbrew koncepcjom Marksa, marksizm poniósł klęskę, to raz, a drugi, co zrobić, żeby jednak tę rewolucję przeprowadzić. I przez pierwsze lata ten instytut prowadził tam jakąś, w porozumieniu zresztą z Instytutem Marksa Engelsa w Moskwie, prowadził taką działalność, nazwijmy to badającą historię ruchu robotniczego i tak dalej, ale w tym istotnym sensie nic się sensownego nie działo. I przełom nastąpił w 1931 roku, kiedy w tym instytucie do głosu doszła grupa skupiona wokół takiego filozofa, socjologa Maxa Horkheimera. Ta grupa, tam oczywiście było trochę więcej osób, ale trzon stanowiła oprócz Horkheimera Erich Fromm, Herbert Marcuse i Theodor Adorno, który doszlusował później, trochę później. Oni, w największym skrócie wyglądało to w ten sposób, że do Frankfurtu przyjechał z Berlina Erich Fromm, który był psychoanalitykiem. On najpierw był zawodowym talmudystą, był wybitnym specjalistą od interpretacji Talmudu, ale potem został psychoanalitykiem i on opowiedział swoim kolegom o dokonaniach Wilhelma Reicha. Wilhelm Reich był wiedeńskim psychoanalitykiem, uczniem Freuda, który stworzył koncepcję rewolucji seksualnej. Ta koncepcja rewolucji seksualnej jest dość skomplikowana, bo w gruncie rzeczy były dwie koncepcje. Nie będę w tej chwili w to wnikał. Reich chciał przeprowadzić najpierw rewolucję społeczną po to, żeby później przeprowadzić rewolucję seksualną, dlatego został komunistą, po prostu zapisał się do partii komunistycznej. Ale jego koncepcja się nie sprawdziła, ponieważ no, nie można było najpierw przeprowadzić tej rewolucji społecznej, bo tego marksiści nie potrafili. Natomiast Fromm zrozumiał, jaki tkwi potencjał w koncepcji tej rewolucji seksualnej Reicha. Fromm zrozumiał, że jeśli... To, jakby to powiedzieć, on nawet nie musiał tego rozumieć, bo to w koncepcji Reicha jest
bardzo dokładnie opisane, tylko że on kolejność zmienił. Bo jeśli dziecko, jeśli przeprowadzi się wczesną seksualizację dziecka, to znaczy jeśli zanim dziecko cokolwiek samo zacznie rozumieć, zanim w nim uruchomi się popęd seksualny, ten, który się uruchamia tak naprawdę w wieku pokwitania, jeśli dziecko się będzie bez przerwy tym jednym tematem interesować. I jeśli, co dzisiaj jest programem lewicy, również w Polsce i co się wprowadza, bo zaznaczam, że to są przepisy wprowadzane w tej chwili w Polsce, jeśli zacznie się dzieci od najwcześniejszego wieku uczyć masturbacji, to małe dziecko przyzwyczai się do tego, że podstawowym źródłem przyjemności jest przyjemność fizjologiczna. I na dodatek tak się rozreguluje jego psychikę, że temu małemu dziecku, które będzie skoncentrowane wyłącznie, zgodnie z freudowską zasadą przyjemności, na dążeniu do tej najprostszej przyjemności fizjologicznej, to uniemożliwi się wychowanie i edukację ludzi. Nie będę tu wchodził w szczegóły dotyczące psychologii rozwoju, bo to są sprawy, które bardzo są jasno, że tak powiem, opisane w psychologii rozwoju. Ale tak czy inaczej, jeśli poprzez uruchomienie tego, co on nazwał rewolucją seksualną, będzie się w ten sposób oddziaływało na dziecko, to to z kolei musi doprowadzić do konfliktu między dziećmi a rodzicami, bo rodzice siłą rzeczy muszą temu zapobiegać, jeśli rozumieją rzeczywistość i jeśli chcą doprowadzić do tego, żeby dziecko zdobyło wykształcenie. Mówimy lata 30. XX wieku. To musi doprowadzić do atomizacji i rozbicia rodziny. I to musi doprowadzić do tego, że między dziećmi a rodzicami powstaje taki konflikt, który wyklucza najskuteczniejszą metodę wychowania i edukacji człowieka. To znaczy, rozbity zostanie taki system, w którym człowiek może być wychowywany i edukowany w oparciu o pozytywny autorytet, którego pierwszą postacią jest emocjonalny autorytet rodziców. A potem pojawiają się kolejne autorytety, ale te autorytety pozytywne, te autorytety, które dają, stworzą wzorce do naśladowania i motywują dziecko do podejmowania pewnych działań na zasadzie naśladownictwa. To jest niesłychanie ważne, ponieważ w każdym innym przypadku, jeśli przestaje działać autorytet, to jedyną metodą, która pozostaje tak zwanym wychowawcą, jest kij. Ponieważ w żaden inny sposób wtedy nie można zmusić, ja bardzo to upraszczam, ale to jest konieczne, w żaden inny sposób nie można dziecka na etapie wzrastania, nie można dziecka, które dąży do najprostszej biologicznej, fizjologicznej przyjemności, nie można skłonić do tego, żeby podjęło czasami niezbyt przyjemne obowiązki czy niezbyt przyjemne wysiłki związane ze zdobywaniem kwalifikacji. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że jeśli ten mechanizm zostanie uruchomiony w takiej postaci, w jakiej opisałem, to człowiek nie jest w stanie opanować etosu pracy. Nie jest w stanie zdobyć wysokich kwalifikacji i nie jest w stanie przede wszystkim, co jest najistotniejsze,
poddać się pewnemu reżimowi, w największym skrócie mówiąc, życia społecznego, ale to dotyczy również no, konieczności pracy w zaawansowanym, dobrze zorganizowanym systemie produkcji. Ja to wszystko w tej chwili sprowadzam do tego poziomu, ale to jest właśnie ten poziom, z którego nie może pominąć żaden, nawet najbardziej bujający w chmurach filozof. Bo oczywiście tam sobie można filozofować. Natomiast prędzej czy później pojawia się pytanie, dobra, chcesz bułkę? W porządku, tylko kto ma za nią zapłacić? Kto ma ją upiec? Kto ma uszyć ci buty? Kto ma ci zrobić telefon komórkowy? Kto ma wyprodukować samochód? I co ty potrafisz oddać w zamian? W ten sposób produkuje się człowieka, który nic nie potrafi. Mówię oczywiście o wysokim poziomie technologicznym, bo na poziomie wspólnoty pierwotnej pogrzebać patykiem, zerwać banana i coś tam jakąś motyką, coś to tak, ale nie na poziomie współczesnej technologii, nie na poziomie współczesnej cywilizacji. Jeśli ludzi pozbawi się etosu pracy, jeśli na dodatek pozbawi się ich zdolności do pracy, bo co z tego, że nawet człowiek będący w sytuacji bez wyjścia powie, no dobra, no to ja pójdę do jakiejś tam roboty. I on nawet by chciał pracować. Ale żeby pracować sensownie, trzeba mieć kwalifikacje nie byle jakie. W każdej branży trzeba mieć wysokie kwalifikacje. To jeśli się społeczeństwo doprowadzi do takiego stanu, to oznacza, że to społeczeństwo nie będzie w stanie produkować dóbr gwarantujących temu społeczeństwu realną wolność. I jeśli to społeczeństwo podda się ideologii, która ciągle mówi o wolności, to społeczeństwo będzie miało tylko jedną możliwość zrealizowania tej wolności. Będzie musiało kraść. I poprze każdą władzę, która umożliwi mu kradzież. I w tym momencie ja pozwolę sobie zadać pytanie, które w jakiś sposób ukierunkuje dalszą część wykładu, to znaczy jakie zatem narzędzia marksiści z Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie znaleźli, jakie narzędzia znaleźli, aby przemodelować społeczeństwo w tę potencjalną masę rewolucyjną? Pierwszym stałym zabiegiem, który jest od lat 30. do dnia dzisiejszego, jest podstawowym zabiegiem w każdej chwili i w każdej sytuacji powtarzanym najróżniejszymi metodami. Jest to obsesja seksualna. To znaczy, każdy problem i każdy wymiar wolności i ideologii w każdej dziedzinie prędzej czy później musi się sprowadzić do, przepraszam za wyrażenie, do dupy. Jeśli Państwo przeanalizują wszystkie spory, konflikty, łącznie z aborcją, eutanazją, co dzisiaj jest w modzie jeszcze, gender, kwestia homoseksualizmu, proszę zwrócić uwagę, absolutnie wszystkie tematy prędzej czy później sprowadzą się do krocza. Ja w najmniejszym stopniu nie lekceważę znaczenia tych rejonów, broń Boże. Gdybyśmy, nie daj Boże, zapomnieli o ich ważności, to po prostu wymrzemy. Także spokojnie. To są sprawy fundamentalne, ale one są fundamentalne do przetrwania gatunku, do naszej kontynuacji. Natomiast one są wspólne i zwierzętom, i nam. Istnieją sfery takie, które są właściwe tylko ludziom. I właśnie wycięcie tej sfery, wycięcie jakiejkolwiek sfery, która wykracza poza instynkt i poza biologię,
wycięcie również możliwości posługiwania się rozumem. Jest to jeden i jedyny cel całej tej ideologii, która na dodatek w ciągu kilkudziesięciu lat, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że od II wojny światowej jakby te ideologie rozwijają wszystkie liczące się uczelnie na całym świecie. Reszta jest kompletnie nieistotnym marginesem. Cały świat naukowy rozbudowuje ten aberracyjny marksistowski paradygmat. I to się przekłada na wszystkie możliwe dziedziny. Podam przykład najprostszy. Jeśli mówimy o pracy, to jaka jest kontrpropozycja do tej pracy, która jest pracą uciążliwą i krępującą? Spontan. Spontaniczna, niczym nieskrępowana ekspresja. I ona rzeczywiście jest antytezą pracy, działalności celowej, takiej, która jest nastawiona na osiągnięcie jakiegoś celu. Z tym, że to jest taka działalność, która polega tylko i wyłącznie, może inaczej, ona wyrasta i realizuje się tylko i wyłącznie na poziomie biologicznym. Ponieważ wszelkie rozumienie rzeczywistości, wszelkie doszukiwanie się w rzeczywistości jakiegokolwiek porządku grozi jedną rzeczą, najważniejszą, grozi jednym skutkiem, że człowiek, który zaczyna rozumieć rzeczywistość, zaczyna rozumieć to, co ja do Państwa od dłuższego już czasu mówię. A to wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe do zrozumienia, chociaż tak na dobrą sprawę jest bardzo proste. To znaczy, próbuję Państwu wytłumaczyć, jaki jest związek między koniecznością ograniczenia wolności po to, żeby móc zdobywać samodzielnie wolność bez zniewalania innych ludzi. Żeby zrozumieć coś takiego, to trzeba posługiwać się mózgiem. Natomiast do wszystkich tych działań, do których namawia człowieka, skłania człowieka nowy marksizm, ten, który został uruchomiony w latach 30. XX wieku, to są to działania, w których, które przede wszystkim, i to jest najistotniejsze, muszą doprowadzić każde społeczeństwo do ekonomicznej katastrofy, czyli do ekonomicznej nędzy. Bo jeśli ludzie chcą korzystać z dóbr, ale nie chcą ich produkować, bo nie potrafią ich produkować, bo są psychicznie do tego niezdolni, to oni nie mają innego wyjścia. Oni są skazani na to, chcąc z nich korzystać. Że muszą je kraść. Ciągle wracam do tego samego. Ale można nauczyć ludzi kraść w taki sposób, że oni nie będą nawet wiedzieli. I to jest jeden z największych problemów współczesnego świata i również Polski. Tym problemem jest tak zwany prekariat. To są masy młodych ludzi zinfantylizowanych. To znaczy młodych ludzi, którzy w odpowiednim wieku nie zostali przystosowani czy nauczeni myślenia przyczynowo-skutkowego,
co jest wynikiem życia w dobrobycie. Jeżeli człowiek nie musi zabiegać o, nie musi starać się o to, żeby przeżyć, to zaczyna mu się wydawać, że wszystkie dobra, którymi dysponuje, są, no, biorą się znikąd. One same się produkują, albo dostaje się je w prezencie, może święty Mikołaj je zrzuca, nie wiadomo kto. Ale ci ludzie kończą szkoły, kończą studia i oni są uczeni pracy, która jest zbędna. Jeśli przeanalizują Państwo oferty większości współczesnych uczelni, szczególnie oczywiście uczelni humanistycznych, ale nie tylko, ale przede wszystkim uczelni humanistycznych, i zobaczą Państwo, czego tam się ludzi młodych uczy, to dojdą Państwo do wniosku, że ci ludzie otrzymują dyplomy, wchodzą na rynek i produkują rzeczy, których z własnej woli nikt od nich nie zechce kupić. Ponieważ oni wprawdzie pracują, produkują, mają głębokie poczucie, że oni, no w zasadzie, no do czego ja się czepiam? A w zasadzie czego on się czepia? Chodzę do pracy, siedzę, często strasznie murzę tam w tej pracy i oni w zupełnie oczywisty sposób mają prawo spodziewać się, że jeśli ich tak wychowano, to im się za to należy wynagrodzenie, za które oni będą mogli kupić już nie byle co i nie ten produkt, który robi kolega przy następnym biurku, tylko będą chcieli samochód, mieszkanie na odpowiednim poziomie, bilet na super, do super samolotu, żeby sobie pojechać na wczasy na Seszele i tak dalej, i tak dalej. Oni będą chcieć za tę swoją pracę, która bardzo często i coraz częściej sprowadza się po prostu do, nie chcę tego nieładnie nazwać, do napijania makaronu na uszy. Taki jest potencjał intelektualny w tych umiejętnościach. Zaznaczam, to nie jest zarzut pod adresem tych ludzi. A tych ludzi w tej chwili w Polsce już są miliony, młodych ludzi na rynku. I co roku 500 000 ludzi wchodzi na rynek, nie potrafiąc robić nic takiego, nie potrafiąc produkować niczego takiego, co byłoby przydatne innym ludziom. Ekonomistów uczy się okradania innych ludzi albo oszukiwania, wciskania, nie wiem, zrób sobie dobrze, to my ci jeszcze do tego dopłacimy. No taki jest mniej więcej poziom reklam usług bankowych, czy tych finansowych. A tego się uczy tysiące młodych ludzi. I oni wchodzą na rynek i nic innego nie potrafią, jak tylko sprzedawać taki bajer. Dobrze, to ja w takim razie pozwolę sobie po raz kolejny zainterweniować, żeby tak skonkludować tę część pana wystąpienia, to ci neomarksiści kulturowi doszli do konkluzji, że aby przekształcić społeczeństwo w tę potencjalną masę rewolucyjną, trzeba na niej dokonać pewnego procesu inżynierii społecznej, która sprowadza się do pewnego rodzaju redukcjonizmu biologicznego, do pobudzenia sfery popędliwości wśród ludzi, tak, a przede wszystkim wśród najmłodszych, a z drugiej strony do niszczenia racjonalności, etosu pracy, tradycyjnej struktury społecznej opartej na autorytecie, wychowaniu i hierarchii społecznej. Przepraszam. Tak. Pominął pan rzecz najważniejszą. Dobrze, że mnie pan wyhamował, ale pominął pan w tym wyliczeniu rzecz najważniejszą. Ponieważ oprócz tych wszystkich celów, które pan wymienił, a które tak naprawdę sprowadzają się do tego, żeby ludzi ogłupić. Żeby ludzi ogłupić, żeby pozbawić ludzi możliwości rozumienia rzeczywistości. To okazuje się, że to nie jest wszystko. Że po prostu ludzi nie da się ogłupić w takim stopniu, żeby oni się całkowicie temu poddali. I najważniejszą rzeczą, jaka jest cechą nowego marksizmu, jest wymyślenie
nowej metody terroru. Ponieważ oprócz tego, jak człowiek zostanie wychowany, oprócz tego, co mu się tam podpowie w młodości, to jednak człowiek wchodzi w życie społeczne i chcąc, nie chcąc, funkcjonując w przestrzeni, która została ukształtowana przez wieki kultury, widząc pewną rzeczywistość, która sama w sobie jest logiczna. Bo ta rzeczywistość, do której my kiedyś tam zostaliśmy przyzwyczajeni, jest logiczna. Nawet budynek stojący pionowo jest logiczny. Natomiast architektura dekonstruktywistyczna już stara się podważyć to wrażenie, że budynek stojący pionowo jest logiczny. W związku z tym człowiek nawet na poziomie biologicznym ma w sobie, nie wiem jak nawet jak to nazwać, taki potencjał racjonalności, że jego kompletne ogłupienie jest niemożliwe. I od tak zwanej rewolucji kontrkulturowej lat 60. najważniejszą rzeczą w marksizmie i najważniejszym celem marksizmu jest wypracowanie metody terroru, ale tym razem już nie terroru fizycznego, bo ten jest niemożliwy, tylko terroru psychicznego. To znaczy, i teraz powiem o ile jeszcze, wiem, że już przekroczyłem, ale ile jeszcze... To znaczy tak, myślę, że będziemy mogli tak odrobinę skrócić część dyskusyjną, powiedzmy dam panu jeszcze 15 minut i teraz dobrze, chciałbym, żeby pan przeszedł już do wyjaśnienia tych narzędzi, do tych narzędzi inżynierii społecznych wypracowanych przez akademików z Instytutu Badań Społecznych, na przykład żeby pan opowiedział o osobowości autorytarnej, o tolerancji represywnej, czy szerzej o teorii krytycznej, czy tych zmianach semantycznych, tak, zwrot lingwistyczny i teoria prawdy dyskursywnej. Najważniejsza jest tutaj, bo te osobowości autorytarne można sobie na razie odpuścić, najważniejszą rzeczą, najważniejszym elementem tej ofensywy, która trwa do dzisiaj i się intensyfikuje, jest idea tolerancji represywnej. Czym jest idea tolerancji represywnej? Idea tolerancji represywnej jest odpowiednikiem leninowskiej wersji marksizmu. Marx zakładał, że rewolucję przeprowadzi masa proletariacka, że to będzie rewolucja masowa. I to się nie udało. Lenin doszedł do wniosku, że to trzeba zmienić i stworzył koncepcję elitarnej partii komunistycznej, która dokona przewrotu wbrew głupiemu społeczeństwu, bo wtedy proletariat już był przez marksistów uważany za motłoch, który się dał kupić na te cywilizacyjne dobra. Bo to taka była koncepcja. W związku z tym Lenin w Rosji, mimo że oni nazwali się bolszewikami, ale to była grupka, niewielka grupka, która przeprowadziła przewrót. Ale to był jeszcze przewrót zbrojny. I kiedy po II wojnie światowej marksiści wrócili do Europy częściowo, został tam przede wszystkim Marcuse, a ci pozostali przede wszystkim Horkheimer, wrócił do Europy, rozpoczęto rewolucję seksualną. Tę rewolucję seksualną rozpoczęła książka Marcusego Eros i cywilizacja, która była w gruncie rzeczy powtórzeniem prawa do lenistwa. I znowu tam było o tych, bo teraz już technologia tak poszła w górę, że już nie będziemy musieli pracować, będziemy mogli tylko kopulować, a automaty będą pracowały same. Bo taka jest treść tej książki. I to się znowu nie powiodło. My dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlatego że mamy informację już spreparowaną. Natomiast rewolucja hipisowska poniosła totalną klęskę. I Marcuse w przeczuciu tej klęski
opracował metodę, w jaki sposób postępowa mniejszość może, czy musi zdominować reakcyjną większość. Czyli jak postępowi marksistowscy intelektualiści mają sprawować władzę nad sparaliżowanym pracującym społeczeństwem. I on w 1965 roku napisał taki esej pod tytułem Tolerancja represywna, w której dokonał pierwszego, najważniejszego w chronologicznym sensie przewrotu w sposobie myślenia. Od tego momentu zaczęło się odwracanie znaczenia pojęć. Otóż on stwierdził tak. Tradycyjna tolerancja nakazuje większości, która jest z założenia konserwatywna i wsteczna, tolerowanie rewolucyjnej mniejszości. No, ale jeśli ta rewolucyjna mniejszość jest tolerowana, może robić co chce, wprawdzie w ograniczonym zakresie, ale może robić co chce, to ona nie ma powodu, żeby się buntować i żeby przeprowadzać rewolucję. To oznacza, że ta tradycyjnie rozumiana tolerancja jest uniemożliwia postępowej mniejszości przeprowadzenie rewolucji, stwarza jej za dobre warunki. Jednym słowem, tradycyjna tolerancja jest sprzeczna z ideą postępu. I trzeba ją zastąpić tak zwaną tolerancją wyzwalającą. Też się to nazywa tolerancja. Otóż tolerancja wyzwalająca polega na tym, że tolerancja przysługuje tylko siłom postępowym, ale nie przysługuje siłom reakcyjnym. W związku z tym tolerancja ta wyzwalająca nakazuje tolerować postępową lewicę i należy eksterminować reakcyjną prawicę. To jest tam napisane wprost. Jednym słowem, mała, rewolucyjna, dobrze zorganizowana grupa ma prawo, bo on to uzasadnił w sposób filozoficzny, ona ma prawo do zastosowania terroru wobec nieposłusznej, kołtuńskiej większości. I jeśli dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no, praktycznie biorąc kilkadziesiąt milionów Polaków, a można to przełożyć na skalę również europejską, siedzi przed telewizorami i pozwala się obrażać paru nierobom, nygusom, pasożytom, przestępcom i dewiatom, to właśnie dlatego, że realizowana jest zasada tolerancji represywnej, bo, i tu dochodzę do następnego elementu, po to, żeby ta postępowa mniejszość mogła sobie podporządkować tę większość, która ma taką, obiektywnie rzecz biorąc, ma taką siłę, że może tę postępową mniejszość zmiażdżyć. A ona jest bezradna, bezsilna. Ludzie siedzą, pluje się na nich, na nas się pluje i my jesteśmy już tak uziemieni, że nie potrafimy zareagować na to. Opluwa się wszystko, opluwa się. Już nie wnikam w tej chwili, czy to jest mądre, czy niemądre, ale przecież po tym, co się odbyło w przypadku klątwy, no to powinna być taka jazda, a tu się okazuje, że ta hołota śmieje się nam w twarz. Dlaczego? Jak to jest możliwe?
Otóż właśnie to był następny, po teorii tolerancji represywnej, był następny fantastyczny wynalazek. To jest oczywiście bardzo długie i skomplikowane, ale najważniejszą rzeczą w tym procesie jest, jakby to powiedzieć, tak, stygmatyzacja przeciwnika. Stygmatyzacja przeciwnika. Jak zrealizować zasadę tolerancji represywnej, to przyłożyło się do tego dwóch ludzi. Przede wszystkim w jedną osobą bo on jeszcze żyje, Jürgen Habermas, ostatni epigon szkoły frankfurckiej, a drugą osobą znacznie mniej znana persona, Serge Moscovici. Ojciec dzisiaj urzędującego w Unii, pojawia się taki pan, Pierre Moscovici chyba się nazywa, od finansów, to jest jego syn. Otóż Serge Moscovici w połowie lat 70. założył w Paryżu taki specjalny instytut, no tam był jeden pokoik, jedno krzesło i biurko, ale założył Instytut Badań Społecznych, przepraszam, Instytut Psychologii Społecznej, czy jakoś tak. I on napisał genialną książkę. Książkę, która jest w tej chwili praktycznie biorąc już, a ludzie oczywiście nie zdają sobie z tego sprawy, ale jest podstawą wszelkiego typu kursów dotyczących marketingu, negocjacji i tak dalej, bo to my jesteśmy tym tak do tego stopnia nasączeni. I tytuł jednej z tych prac było Psychologia aktywnych mniejszości. Psychologia aktywnych mniejszości. On zbadał, usystematyzował i zebrał do kupy taką, można nazwać, opisał mechanikę, jaką musi posługiwać się dobrze zorganizowana mniejszość, żeby zdobyć psychiczną przewagę nad każdą, tyle tylko, że możliwie jak najbardziej zdezorganizowaną większością. I jedną z można powiedzieć, podstawowym elementem, który daje przewagę tej mniejszości, jest stygmatyzacja przeciwnika. To znaczy wmawianie mu, i to wymaga długotrwałego procesu oczywiście, ale to już minęło prawie 50 lat od tego czasu i my jesteśmy od 50 lat poddawani takiemu procesowi stygmatyzacji. To znaczy, że kultura jest systemem opresji, nie jest czymś, nie jest zjawiskiem pozytywnym, prowadzącym do jakichś pozytywnych skutków, tylko jest tylko i wyłącznie systemem opresji i zniewolenia. I ta kultura zbudowana na najgorszej gangrenie, jaka istnieje na tym świecie, czyli na katolicyzmie, no bo jest to kultura katolicka, jest odpowiedzialna za Holokaust. Jeśli dwa dni temu, wczoraj czy przedwczoraj w Brukseli, Verhofstadt mówił o Marszu Niepodległości Warszawskim, że przeszło 60 tysięcy, już nie wiem, czy on powiedział faszystów czy nazistów, i że to się odbyło 300 kilometrów od Auschwitz, to mają państwo w krystalicznej postaci ten mechanizm. W ciągu kilkudziesięciu lat chrześcijańskiej, a w zasadzie katolickiej kulturze przypisano wszystkie możliwe zbrodnie, co jest od początku do końca stekiem kłamstw. Ale jeśli kolejne pokolenia młodzieży są z roku na rok nasycane okrojoną, wypaczoną, całkowicie zmanipulowaną wiedzą i nie mają wiedzy o elementarnych faktach, no to ich wyobrażenie rzeczywistości składa się z tych faktów, które zostały w ten sposób dobrane. I na tym można zupełnie skutecznie uprawiać tego typu proces
stygmatyzacji przeciwnika. Jeśli uda się, zaznaczam, jeśli uda się drugiej stronie wmówić, że jest ciemnotą, jest motłochem, jest ciemnogrodem, jest moherowym jakimś tam beretem i tak dalej, i tak dalej. I będzie... Słucham? Czytaj sandałem. I będzie się wmawiało to na okrągło, na okrągło, na okrągło. I to musi być podtrzymywane. Dlatego te media ciągle tak tłucą, tłucą, tłucą ten bełkot. I ci ludzie, którzy to powtarzają, oni wiedzą, że to musi być powtarzane. Bo to musi być podtrzymywane. No to nie ma się co dziwić. My jesteśmy po prostu sparaliżowani. Ale i temu wszystkiemu, teraz powiem o ostatnim elemencie, już dosłownie w kilku zdaniach. Po to, żeby ten proces stygmatyzacji, proces całkowitej deformacji rzeczywistości, żeby mógł odnieść skutek, konieczne jest zlikwidowanie pojęcia prawdy obiektywnej. To znaczy zlikwidowanie takiego widzenia rzeczywistości, że w tej rzeczywistości istnieje jakiś stały element, do którego można się odwołać jako do argumentu. Można powiedzieć, ten stół tutaj stoi i to jest jakiś punkt zaczepienia. I tego dokonał Jürgen Habermas, tworząc tak zwaną teorię dyskursu. To jest jedna oczywiście z teorii dyskursu, ale najważniejszą rzeczą była taka, w 73 roku napisany taki esej, to nawet nie było wtedy wydane jako oddzielne wydawnictwo, to można przetłumaczyć jako teoria prawdy uzgodnionej. W niemieckim to jest chyba konsensus teorii der Wahrheit, czy coś takiego. Można powiedzieć, koncepcja prawdy uzgodnionej. O co chodzi? Chodzi o to, że i prawdą jest, zgodnie z tą koncepcją, prawdą nie jest to, co się komu wydaje, że jest prawdą. Bez względu na to, w jaki sposób będzie to motywował. Prawdą jest tylko to, co zostanie ustalone przez uczestników tak zwanego dyskursu. Przy czym ustalenie prawdy odbywa się na zasadzie konsensusu, czyli że wszyscy muszą się na tę prawdę zgodzić. Ale jest tutaj pewien, ja na to mówię, myk, pewna pułapka. Otóż współpracownik Habermasa, taki pan, który się nazywał Appel, opracował etykę dyskursu i ona mówi, że w takim dyskursie, żeby przystąpić do tego dyskursu, na tym polega etyka dyskursu, żeby przystąpić do tego dyskursu, trzeba najpierw wyzbyć się jakichkolwiek własnych przekonań. I to jest logiczne. Bo jeśli ktoś ma jakieś przekonania i im głębsze ma przekonania i im bardziej stara się je uzasadnić, tym bardziej wyklucza możliwość, że zgodzi się na jakąś wersję, która nie jest jego wersją, ale wersją cudzą. W związku z tym w tej pokrętnej filozofii, w filozofii dyskursu, warunkiem przystąpienia do dyskursu i warunkiem przystąpienia do uzgadniania prawdy jest wyzbycie się jakichkolwiek takich poglądów, które człowiek byłby gotów bronić. To jest bardzo ważne. Niestety tego nikomu się tego na żadnej uczelni się nie wykłada. I najtragiczniejsze jest to, że w tej chwili, i proszę na to zwrócić uwagę, bo ja to
z całkowitą premedytacją, to podkreślam, bo dostaję wściekły, jak słyszę coś takiego. Proszę posłuchać, nie mówię po lewej stronie, ale również po prawej stronie. Co któryś inteligent chce się bardziej unowocześnić, chce się wykazać swoją nowoczesnością, to wszyscy teraz mówią o dyskursie. Również ci, którzy się uważają za najbardziej takich tradycyjnych, tradycjonalistów, obrońców i tak dalej, obrońców kultury. Oni używają słowa dyskurs zamiast słowa dyskusja. A dyskusja to jest pojęcie z średniowiecznej scholastyki, albo nawet jeszcze wcześniejsze. Bo im się wydaje, nikt nigdy nie tłumaczył im, czym jest dyskurs, i im się wydaje, że jak oni zamiast takiego pospolitego słowa dyskusja będą mówili o dyskursie, to oni będą tacy no, tak nowocześni, że w zasadzie no, już prawie zupełnie nowocześni. Tymczasem oni dają się wpuścić w pułapkę, bo jeśli ktoś, świadomie czy nieświadomie, godzi się na udział w dyskursie, to znaczy, że rezygnuje z jakichkolwiek poglądów. I znaczenie ma to tylko dla tych, którzy mają poglądy, bo ci, którzy ich nie mają, mogą do dyskursu przystępować śpiewająco. Nie mają żadnych zahamowań. I dlaczego nie muszą mieć żadnych zahamowań? Ponieważ Jürgen Habermas wymyślił zasadniczy argument, który decyduje o tym, co jest ustalone jako prawda w tym dyskursie. Mianowicie to się nazywa, po niemiecku to się nazywa Geltungsanspruch. Po polsku należałoby powiedzieć roszczenie ważności. Nie umiem tego inaczej przetłumaczyć, ale wytłumaczenie, jakkolwiek filozoficzne, filozoficzna definicja jest bardzo finezyjna i czyta się to tak, że aż miło. Ale co to znaczy roszczenie ważności? To znaczy, że jeżeli wchodzimy do dyskursu, czyli jest parę stron, które albo kompletnie nie miały, nie mają i nie mają zamiaru mieć, a te, które miały, zrezygnowały z jakichkolwiek własnych, niewzruszalnych poglądów. Bo musiały. Bo jeśli nie zrezygnowały, to nie biorą udziału w dyskursie. Taka jest zasada, w związku z tym to jest logiczne. Libertarianie nie wiedzą, że w ten sam sposób Hoppe ich załatwia. I że oni przez to stają się Habermasowcami. Ale to teraz nie będę tego rozwijał. To w takim dyskursie o tym, w którym nie wolno się odwoływać do żadnych argumentów, na przykład merytorycznych czy racjonalnych. Zaznaczam, z definicji, bo taki jest zdefiniowany dyskurs. I jeśli ktoś się godzi tam wchodzić, to, no to akceptuje te warunki. To wtedy w takim bez odniesieniowej przestrzeni, którą to intersubiektywność, oni to nazywają, ale to w tej chwili nie będę tego rozwijał, bo to jest jeszcze perfidniejsze. W tej przestrzeni o tym, co jest prawdą, decyduje ten, kto ma największą siłę przekonywania. Realną, największą siłę przekonywania. I nie ma znaczenia, jaki używa metod. Bo to jest właśnie ten Geltungsanspruch, roszczenie ważności. I tu dochodzę do tej stygmatyzacji. Jeśli w tak zwanym społecznym dyskursie ma być uzgodnione, co jest prawdą, bo to potem staje się prawdą. Jeśli zostało uzgodnione, to stało się prawdą. To o tym, kto decyduje o tym, co będzie prawdą, jest ten, kto ma roszczenie ważności, czyli ten, kto jest bezczelnym chamem. Mówiąc wprost, kto używa takich mechanizmów i przede wszystkim tak spreparował najpierw przeciwnika, żeby mógł tego przeciwnika opluwać
i żeby ten przeciwnik był sparaliżowany i nie był w stanie mu po prostu odwalić w łeb. Proszę Państwa, ja mówię Państwu o najbardziej wyrafinowanej części współczesnego marksizmu, która w wersji werbalnej jest naprawdę konstrukcją nieprawdopodobnie finezyjną. Ale jej istota sprowadza się do tego, żeby mniejszość pasożytów i degeneratów mogła z czystym sumieniem i z uśmiechem na twarzy upokarzać normalnych ludzi. I żeby ci... Do części dyskusyjnej przejdziemy za chwilę, to tak już będziemy konkludować po małą część wykładową, natomiast skoro Pan zaczepił kwestię tutaj, wspomniał Pan na przykład nazwisko Verhofstadt, czy tutaj wspomniał o tej, cytuję, bandzie degeneratów, no to jakoś oni musieli trafić do systemu, tak? To znaczy chciałbym, żeby tutaj Pan w kilku zdaniach opowiedział o marszu przez instytucję i tak myślę, że tym już będziemy część wykładową. O marszu przez instytucję, to znaczy jak ci ludzie trafili do systemu i umożliwione im zostało forsowanie tej agendy. I poproszę tak dosłownie w trzy minuty i będziemy przechodzić do części w zupełności dyskusyjnej. Wystarczy, dlatego że opowiadać o tym można bardzo długo, a przykład jest wymieniony, gdzie tu jest boys. Musi gdzieś być. No nieważne. W 1971 roku niemiecki artysta, performer Józef Beuys, który był wówczas profesorem rzeźby monumentalnej na Akademii Sztuk Pięknych, chyba w Düsseldorfie, powiedział swoim kolegom, wykładowcom, że on do swojej klasy rzeźby monumentalnej przyjmie wszystkich kandydatów, którzy nie zdali egzaminu wstępnego. Przyjął chyba tam ponad 200 osób. Uczelnia nie chciała tego zrobić. I zażądał oczywiście, żeby uczelnia ich wpisała na listę studentów. Uczelnia się przeciwstawiła. To on z tymi studentami zorganizował strajk okupacyjny, okupował rektorat i tak długo tam robili hece, jazdy i tak dalej, i tak dalej. No to było świeżo, początek lat 70., że w końcu uczelnia uległa i zarejestrowała tych ludzi, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na uczelnię, czyli w tradycyjnych kategoriach, a tak naprawdę nietradycyjnych, bo to już było 70. lata, to już był duży rozkwit awangardy, więc tam specjalnie nie wymagano od nikogo, żeby potrafił konia narysować w biegu. Nie. No niemniej jednak jakieś egzaminy były. Sprawdzano, czy ludzie mają elementarne predyspozycje do zawodu artysty plastyka. Ci ludzie nie mieli takich predyspozycji. To znaczy, że oni mogły się zdarzyć wyjątki, ale statystycznie rzecz biorąc, byli najgorzej przygotowani do tego, żeby być artystami rzeźbiarzami. I w trakcie studiów Beuys w ogóle nic im nie mówił o rzeźbieniu. Oni nie zajmowali się rzeźbieniem. Przez całe tygodnie od rana do wieczora odbywały się dyskusje, tak zwane Rundgespräche. Dyskusje o tym, że podstawową rzeźbą, podstawowym dziełem artysty nie jest rzeźba, ale społeczeństwo. On stworzył pojęcie plastyki społecznej. I zadaniem artysty nie jest tworzenie jakichś bzdetów, zdobnictwa jakiegoś. Nie. Zadaniem artysty jest bycie rewolucjonistą społecznym. I on się ma wykazywać zdolnością do przeprowadzania takiej rewolucji, a kwalifikacje artystyczne, kwalifikacje zawodowe, warsztat i tak dalej, to w ogóle nie odgrywało jakiejkolwiek roli, gorzej, ale raczej więcej, nie tylko nie odgrywało, to musiało być z definicji wyeliminowane, bo przecież on mógł taki program zasunąć również tym studentom, którzy zdali egzamin, weszli na uczelnię, mieli jakiś tam plastyczny zmysł i on mógł im dalej mówić to samo. Nie. On najpierw wybrał tych,
którzy nawet gdyby chcieli, to po prostu nie mieli tej Bożej iskry. W związku z tym oni byli skazani na to, że nigdy nie wyprodukują żadnego wartościowego dzieła estetycznego i będą mogli być tylko i wyłącznie rewolucjonistami. On powtórzył taki numer jeszcze w następnym roku i wtedy został z uczelni wyrzucony. Ale po pierwsze został stworzony wzorzec dla innych uczelni. To były lata 70. Zachód. My nie mamy wyobrażenia, to u nas był wczesny Gierek. My nie mamy wyobrażenia, jakie pranie mózgu przechodził wtedy. Przede wszystkim, jakie Niemcy przechodzili pranie mózgu, których oczywiście próbowano pod hasłem, że ich się leczy z nazizmu, hitleryzmu i tak dalej, i tak dalej. A robili to nowi marksiści, bo oni przyjechali ze Stanów Zjednoczonych po to, żeby reedukować Niemców. Otóż on stworzył pewien wzorzec negatywnej selekcji w doborze elit, bo co się stało z tymi ludźmi, którzy zostali przyjęci na uczelnię artystyczną, nie mając żadnych kwalifikacji do tego, żeby zostać artystami, a jedynie aktywistami. Otóż oni te uczelnie skończyli, no bo coś tam robili, no happeningi, ten podłubał w nosie, tamten zrobił instalację, tamten zrobił jeszcze coś, tamten napisał jakiś tekst i tak dalej. No, nie będę Państwu opowiadał w tej chwili, jak albo, wygląda. Albo teraz jest takie popularne określenie eksperyment społeczny, to też no. się często zdarza. I żeby już skończyć, bo teraz dochodzę do najistotniejszego. Otóż ci ludzie po kilku latach kończyli uczelnie. Część z tych ludzi pozostawała na tych uczelniach. Zostawali asystentami, a po kolejnych kilku latach osiągali kolejne stopnie w hierarchii akademickiej i po jakimś czasie to oni już zaczynali uczyć swoich następców. I licząc mniej więcej od początku lat 70. mamy w tej chwili mniej więcej pół wieku trwania takiego procesu, w którym kolejne pokolenie kompletnie i to świadomie pozbawionych jakiejkolwiek fachowości, aktywistów ideologicznych, którzy potrafią tylko i wyłącznie zaiwaniać na temat wolności. Tak jak to zaiwaniają nasze feministki, nasza no nie będę tu wchodził w te historie. Oni przecież kompletnie nic więcej nie potrafią, nic, ale oni mają, funkcjonując już w środowisku akademickim, oni mają prawo multiplikować ten wzorzec kultu niefachowości. To jest ten mechanizm, który umożliwił marsz przez instytucje, czyli nie tylko wejście do instytucji, ale przede wszystkim zmianę treści pojęć. Tak jak współcześnie ludzie mówią artysta i jeszcze niektórzy myślą, że artysta to jest malarz, rzeźbiarz. No. Nie, artysta to jest mózgowa praczka, która ma nam z mózgu zrobić siano. Bo taki jest etos tego zawodu w tej chwili, tyle tylko, że my jeszcze o tym nie wiemy, bo nam nikt o tym nie mówi. Natomiast wracając do i kończąc, będzie takie jednozdaniowa odpowiedź na to pytanie, które Pan zadał. Jakie jest z tego wyjście? Proszę Państwa, ja mogę odpowiedzieć tylko w taki sposób. Na tym rysunku jest wypisanych ileś tam haseł. Tolerancja represywna, teoria krytyczna. Ile osób z Państwa w szkołach otrzymało rzetelną informację na temat teorii krytycznej? Podejrzewam, że nikt w szkole tego o tym nie słyszał. Ile osób w szkole czy na uczelni było informowanych o tym, jaka jest teoria komunikacji społecznej Jurgena Habermasa? A to jest absolutna podstawa współczesnej rzeczywistości.
ile osób wie, czy, na czym polegał zwrot lingwistyczny, który się odbył, rozpoczął w latach 60. i trwa do dzisiaj. Czyli odrywanie rzeczywistości, odrywanie języka od rzeczywistości i konstruowanie rzeczywistości, która nie ma już żadnego związku z realiami tego materialnego świata i społecznego również świata, ale która jest konstruktem, którym można obracać jak się chce, można z nim robić co się chce, ale to wszystko ma fantastyczną podbudowę teoretyczną. I teraz pytanie, w ilu szkołach się uczy ludzi tych pojęć? W żadnej. I tu mogę jechać po kolei tymi tematami. W związku z tym odpowiedź jest taka. Nie ma żadnej szybkiej ścieżki wyjścia z tej sytuacji. Jedynym wyjściem jest to, że ponieważ nie ma najmniejszych szans, żeby można było zmienić programy nauczania oficjalnie działającego systemu oświaty, wychowania i również, i być może przede wszystkim studiów wyższych, na to nie ma absolutnie żadnych szans, ponieważ ludzie, którzy decydują o tych zmianach, sami nie mają tej wiedzy. Oni nie rozumieją, na czym to polega. Z całą sympatią dla niektórych z tych postaci, ale oni po prostu są niedouczeni. W związku z tym jedyną możliwością, jaka nam pozostaje, jest próbować stworzyć, i to jest moim zdaniem realne, dzięki współcześnie dostępnym środkom komunikacji społecznej, tworzyć alternatywny system oświaty. Po to, żeby społeczeństwo w jak najkrótszym czasie, jak największa część społeczeństwa mogła najpierw zrozumieć mechanizm rzeczywistości, w której żyje i mechanizm, który doprowadził do naszego, mówię naszego, bo ja dokładnie to samo, jakby tego samego doświadczam na sobie. Mechanizm, który doprowadził do naszego psychicznego rozbrojenia, że my, będąc przy wszystkich zróżnicowaniach kontynuatorami tej tradycji, która stworzyła współczesną kulturę powszechnej wolności i powszechnego dobrobytu, bo to myśmy, może nie myśmy, ta sztafeta pokoleń, której my jesteśmy kontynuacją, to stworzyła. Nie ci degeneraci, którzy cały czas chcą tylko i wyłącznie kraść i pasożytować. I my czujemy się gorsi. Bo my czujemy się gorsi. I jeśli jakaś bezczelna larwa w telewizorze opluwa nasze świętości, my nie reagujemy tak, jak powinniśmy zareagować. Musimy odtworzyć, i ja ufam, że jest taki potencjał, bo sporo ludzi do mnie pisze i tak dalej, i tak dalej. Jestem pojedynczy gutek, no ale zobaczymy, co się da. Jesteśmy w stanie stworzyć obok tego systemu, który jest w tej chwili nie do ruszenia, bo on jest całkowicie zmarksizowany. To, kto jest ministrem, nie ma najmniejszego znaczenia. Istotne jest to, kto jest, kim są szefowie katedr. A to są praktycznie bez wyjątku marksiści, również na uczelniach katolickich, żeby nie było wątpliwości. W związku z tym trzeba stworzyć własny system do kształtu społeczeństwa i jeśli ten system nabierze ciężaru gatunkowego, to ten system oficjalny sam obumrze, bo od niego odejdą studenci. Ci profesorowie nie zarobią na życie, bo studenci przejdą do tego drugiego alternatywnego systemu, a ten istniejący będzie można po prostu tak, i on się rozpadnie. Aby już formalnie zakończyć część wykładową, to pozwolę sobie odwołać się do...
tak spiąć klamrą tą dzisiejszą część wykładową, to pozwolę sobie odwołać się do cytatu, którym spotkanie rozpocząłem, to znaczy do zdania, któregoś razu napisał Gilbert Keith Chesterton, że ludzie dzielą się na tych, którzy akceptują dogmaty i o tym wiedzą, i ludzi, którzy akceptują dogmaty i o tym nie wiedzą. I tak, żeby tutaj dołączyć się do odpowiedzi na pana pytanie, co robić, no to odpowiedź nasuwa się taka, no, że informować o tym, jakie dogmaty zostały narzucone, aby tę rzeczywistość kształtować. No i aby to robić, no to tutaj zachęcam też państwa do zapoznania się z materiałami, które pan Krzysztof Karoń opublikował na swoim kanale na YouTube Historia Sztuki. To jest, zdaje się, że około chyba już z 15 godzin materiałów, tak? No to, co dzisiaj tutaj staraliśmy się przedstawić, no to jest subtelne wprowadzenie. No nie ukrywam, że to organizując te spotkania, to zdawaliśmy sobie sprawę, no, że to jest karkołomny wyczyn spróbować wyjaśnić bagatela 150 lat historii w 2 godziny. No mam nadzieję, że udało to nam się zrobić w takim stopniu, który państwa w jakiś sposób satysfakcjonuje. No, po więcej odsyłam jeszcze raz do kanału Historia Sztuki na YouTube pana Krzysztofa Karonia. Zanim przejdziemy do części dyskusyjnej, to chciałbym też przekazać kilka ogłoszeń. Pierwsze jest takie, że po sali zostanie teraz puszczona lista mailingowa, na którą państwo, jeżeli macie chęć, to możecie wpisać swój adres e-mail, abyśmy mogli państwa informować o dalszych wydarzeniach, które będą organizowane przez naszą fundację, a już w tym momencie mogę poinformować, że takie wydarzenia są w przygotowaniu. Przy tej okazji też chciałem dopowiedzieć, że zapraszamy zwłaszcza młode osoby do współpracy przy organizacji takich wydarzeń. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na przykład mogę zaproponować dostawienie przy swoim adresie e-mail gwiazdki. My wówczas skontaktujemy się i porozmawiamy o jakiejś współpracy. Obok listy mailingowej została też puszczona po sali puszka. Biorąc pod uwagę to, że nasze działania mają charakter oddolny, wszystko co organizujemy, to robimy to własnym sumptem, także jeżeli ktoś czuje chęć wsparcia naszej działalności, no to może tam wesprzeć jakąś symboliczną kwotą nas w puszce, byśmy mogli chociażby opłacić wynajętą dzisiaj salę. Kolejne ogłoszenie jest takie, że przy holu są sprzedawane książki wydawnictwa Edition Spotkanie. Jest tam kilka bardzo ciekawych pozycji, także zachęcam do zapoznania się. Obok stoiska z książkami nasi koledzy zbierają podpisy pod projektem ustawy Zatrzymaj aborcję. To jest inicjatywa ustawodawcza, która ma doprowadzić do zmian legislacyjnych, które uniemożliwią dokonywanie aborcji dzieci w przypadku podejrzenia niepełnosprawności. Także zachęcam do wsparcia tej inicjatywy. Będziemy przechodzić już do części dyskusyjnej. Ja za chwilę oddam w państwa ręce mikrofon. Chęć zadania pytania proszę zasygnalizować tutaj wyraźnym podniesieniem ręki. Ja wówczas podejdę i udzielę głosu. Proszę o przestrzeganie dyscypliny czasowej. Ja też będę usilnie pilnował, żeby pan przy tej dyscypliny czasowej w odpowiedzi przestrzegał, z tego względu, no, że mamy pewnego rodzaju ograniczenia czasowe. Także proszę o zadawanie konkretnego pytania bądź ustosunkowanie się do tego, co zostało dzisiaj powiedziane, tak powiedzmy w minutę. Jestem pełen podziwu dla pana studiów osobistych i pełen podziwu dla dystansu do własnej osoby, co można obserwować też na nagraniach. Pytanie będzie raczej bardzo lekkie i obawiam się, że odpowiedź też może być bardzo krótka, za krótka, więc mam nadzieję, że może ze 2-3 zdania udałoby się panie Krzysztofie coś powiedzieć. Czy w tych swoich studiach, zbierając całość tej historii, ogólnie odnosząc, nazywając całe zjawisko jako neomarksizm, jeżeli mogę tak nazwać, pan się zgodzi z tą nazwą, czy w jakiejkolwiek chwili dopuścił pan, o ile w ogóle poddał pan refleksji, że całość tego zjawiska, tych osób, które przecież nie są idiotami, to są osoby, które na pewno mają IQ trochę ponad przeciętną, że ich działalność mogła być wspomagana, tudzież wykorzystywana przez zupełnie inny ośrodek władzy, że nie są to jak gdyby zjawiska osoby, które powstały spontanicznie, niezależnie, na zasadzie swobodnej twórczości. Nie wiem, czy pytanie zostało zrozumiane, czy
mam jakoś próbować jeszcze doprecyzować. Przyznam się szczerze, że... Ale to jest kwestia niestety moich wad. Ja jestem trochę głuchy i niezbyt rozgarnięty. Chodzi panu o te środowiska, które tworzyły teorię neomarksizmu, czy te, które ją w tej chwili promują? Nie, zupełnie o takie ośrodki władzy, które się nie ujawniają, a które na przykład pomagały, jak na przykład szkoła frankfurcka, prawda, jacyś sponsorzy, bardziej w tą stronę. Nie chcę sugerować nazwisk, już rozumiem, chociaż pytanie. Jakby namiękam tutaj na pewnych, tak, na bankierów. Już rozumiem pytanie i odpowiedź będzie niezadowalająca. Czyli nie? Nie, świadomie niezadowalająca. Po to, żeby wyjaśnić, na czym polega marksizm i jak on się konsekwentnie rozwijał, konieczne jest mówienie o osobach, o wydarzeniach, o faktach. I ja to muszę robić. Natomiast, gdybym mógł i liczył na to, że ludzie zrozumieją to tak samo skutecznie, to w ogóle bym o tym nie mówił, ponieważ to, kto tę ideologię stworzył, kto ją sfinansował, czy to byli Żydzi, cykliści, masoni, czy Marsjanie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I więcej powiem, nie należy się tym interesować. Dlaczego? Dlatego, że właśnie proszę zwrócić uwagę, do czego się sprowadzają współczesne komentarze polityczne. Do wskazywania winnych. Ci zrobili to, Amerykanie to, Rosjanie to, tamci, owamci i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem bez względu na to, kto wymyślił i kto rozwijał teorię marksizmu, istotne jest tylko i wyłącznie to, co takiego ten marksizm w nas zniszczył, że jesteśmy wobec niego bezradni. Mówiąc w największym uproszczeniu, nie interesuje mnie, kto skonstruował truciznę, interesuje mnie antidotum. Ponieważ jeśli ja ktoś kogoś otruł i ja będę gonił sprawcę, to ten, który został zainfekowany, umrze w tym czasie. Ja oczywiście złapię sprawcę i mogę mu nawet łeb uciąć, ale następny zainfekuje innych. Natomiast jak będę miał antidotum, to bez względu na to, ilu będzie trucicieli, to po prostu będziemy uodpornieni. Ja wiem, że tego, zaznaczam, to jest moja odpowiedź. Są takie sfery, gdzie odbywa się, nazwijmy to, walka personalna. To jest sfera, nazwijmy to, działań politycznych. Mnie polityka nie interesuje w ogóle. Mnie interesuje ideologia, mnie interesuje to, jak działa ta bakteria, która nas niszczy, która niszczy naszą odporność. W związku z tym, w tym sensie, nawet powiem panu szczerze, że niespecjalnie sobie zadawałem takie pytanie, a jeśli słyszę tego typu pytania, to odradzam albo przynajmniej odsyłam do ludzi, którzy się na tym znają. Mnie interesuje, na czym ta gangrena polega i jak ona nas truje. Rozumiem i bardzo dziękuję za odpowiedź. Natomiast już zupełnie kończąc dla organizatorów. O tyle jest istotne z mojego punktu widzenia, bo mogę sobie zadawać pytanie, czy to jest cel sam w sobie, czy jest to tylko narzędzie kogoś w osiągnięciu innego celu. Ale tak, to zupełnie z tym pytaniem to już pana... Przepraszam, w tym sensie, o jakim pan wspomniał, oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. I to jest czytelne. To jest tak jak kiedyś metodą na zniewalanie i eksploatację uczciwie pracujących ludzi był kapitalizm, tak marksizm jest nowoczesną wersją zniewalania ludzi po to, żeby można ich było eksploatować.
W związku z tym, jeśli pan mnie pyta, mam pokazać palcem, to mogę panu od razu pokazać palcem. W tej chwili tą grupą, która profituje z upowszechniania debilizmu, jest cały ogólnie rozumiany tak zwany kapitalizm finansowy. Czyli po prostu kapitaliści finansowi, którzy mają możliwość produkowania pustych pieniędzy, wytrzebywania pieniędzy znikąd, po to, żeby płacić marksistowskim intelektualistom za to, żeby trzymali pod butem produkujących konieczne dobra niewolników, z tym, że w tej chwili jest to jeszcze możliwe, tu nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to znowu była następna godzina, że w tej chwili to się jeszcze odbywa w ten sposób, że ci niewolnicy, którzy jakoby produkują to, co powinni produkować, to oni jeszcze tego nie produkują, ponieważ jeszcze w tej chwili potrzeby białego człowieka pokrywa produkcja ludzi żółtych. Kilkaset milionów Chińczyków produkuje te rzeczy, które my na co dzień konsumujemy. Natomiast mechanizm jest taki, żeby w ostatecznej wersji można było eksploatować siłę roboczą, sprawując nad nią władzę za pomocą terroru symbolicznego, terroru psychologicznego, a nie terroru fizycznego, bo terror fizyczny po pierwsze dużo kosztuje, a po drugie jak się robola uszkodzi, no to on przestanie pracować i przestanie być pożyteczny. Dobrze, w tym miejscu postawię kropkę i przekazuję. Ja mam takie pytanie, bo pan mówiąc o marksizmie odwoływał się do protestantyzmu, do katolickiej nauki społecznej, natomiast kompletnie pominął pan kwestię mentalności wyrastającej z judaizmu. Wydaje mi się, że mówienie o marksizmie bez wspominania o Żydach i o judaizmie to trochę na antysemityzm zakrawa, a nie chcielibyśmy tego, więc myślę, że dobrze byłoby rozwinąć taki wątek, jak powiedzmy traktowanie człowieka jako bliźniego, tudzież traktowanie człowieka jako goja. Czy to ma jakiś związek pana zdaniem z rozwojem marksizmu? Dziękuję. Nie, moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem nie ma. Proszę pana, pan poruszył rzeczywiście temat, po pierwsze temat bardzo śliski, bo wie pan, że to każde wymówienie w tej chwili tego słowa, to od razu już tam w 45 Herhofstadtów wyskakuje za tego i zaczynają ujadać. Więc ja sobie z tego zdaję sprawę. Jeśli chodzi o kwestię żydowską, mówiąc wprost, to problem jest zupełnie innego typu. Nie będę go tutaj rozwijał, natomiast chciałbym państwu poradzić, żeby państwo poszukali w internecie takiego hasła Slavoj Žižek. To jest jeden w tej chwili z najpopularniejszych takich komiwojażerów marksistowskich, który jeździ po wszystkich, po całym świecie, między innymi u nas odwiedza krytykę polityczną, no i tam opowiada różne rzeczy tak fantastyczną angielszczyzną, że nawet ja go rozumiem, jak on mówi po angielsku. Jest fenomenalny. Ale dlaczego ja na niego zwracam uwagę? Ponieważ trzeba sobie poszukać, fruwają w internecie cytaty różnych wypowiedzi różnych ważnych postaci. I Slavoj Žižek jest autorem takiego zdania, które ja państwu nie w 100% dokładnie, ale zacytuję. Ono jest niesłychanie ważne, ponieważ ono jest zaczerpnięte z pewnego eseju, o którym teraz nie będę się wywnętrzał, a który próbuje się doszukiwać pewnych wcześniejszych tradycji w zjawiskach takich ogólnokulturowych. I to zdanie mniej więcej jest takie, a mówi to jeden z najpopularniejszych w tej chwili w młodym, szczególnie w młodym pokoleniu, marksistów. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy on jest Żydem. Mało mnie to kompletnie obchodzi, ale on powiedział takie zdanie. Należy się zastanowić, czy nie nadeszła pora, żeby pomyśleć o wspólnym froncie, o wspólnym
judeo-islamskim froncie antychrześcijańskim. Powtórzę. Powtarzam oczywiście niedokładnie, ale sens jest dokładnie taki sam. Być może nadeszła już pora, żeby pomyśleć o stworzeniu wspólnego judeo-islamskiego frontu antychrześcijańskiego, ponieważ zdaniem marksisty Slavoja Žižka istnieje bardzo dużo podobieństw między Bogiem żydowskim i Bogiem islamskim. I te dwie religie w jego wyobrażeniu nie są do pogodzenia z chrześcijaństwem. Tak czy inaczej rozumianym, już pomijając wszystkie zróżnicowania. To jest, proszę pana, problem. Natomiast Slavoj Žižek nie wie o tym, bo ja podejrzewam, jakkolwiek on jest taką gwiazdą marksistowską od wielu, wielu lat, bo on już nie jest taki młody. To głowę daje, że on nie wie, tak jak zresztą zdecydowana większość gwiazd, współczesnych gwiazd marksistowskich. Bo ja jestem głęboko przekonany, że ci ludzie, którzy to pokolenie, które w tej chwili stanowi awangardę marksizmu, to oni po prostu nie znają marksizmu. Oni są, ukończyli swoje tam szkoły, uniwersytety, tekstów źródłowych w zdecydowanej większości nie czytają, bo teraz nikt ich nie czyta. Znają jakieś omówienia przekazywane przez swoich wykładowców i taka jest ich wiedza. W związku z tym, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem głęboko przekonany, że jeśli to spotkanie obejrzałby Slavoj Žižek albo którykolwiek z tych takich, ja nie mówię o jakichś kompletnych popaprańcach typu, no, te nasze cudowne feministki, no to one są żałosne po prostu, ale są tacy ludzie, którzy sprawiają wrażenie, że czytać i pisać potrafią. To jeśli oni obejrzą moje filmy albo obejrzeliby to spotkanie i oni by dowiedzieli się, że istota marksizmu to nie jest żadne gadanie o sprawiedliwości społecznej, tylko istota każdego marksizmu to jest zabicie w ludziach zdolności do pracy po to, żeby uczynić z nich podatnych na manipulacje złodziei, to on by się obraził. Oni naprawdę by się poczuli dotknięci, bo oni są prawdopodobnie głęboko przekonani, że oni spełniają misję dziejową, wyzwalając po kolei wszystkich. Najpierw chcieli wyzwolić proletariuszy, potem chcieli wyzwolić dzieci, potem chcieli wyzwolić młodzież, potem chcieli wyzwolić homoseksualistów, potem chcieli wyzwolić murzynów. Kogo w tej chwili chcą wyzwolić? No, co się da, wyzwalamy. No. W związku z tym i największym problemem, tym, który jest moim zdaniem największym przełomem w historii ludzkości, ja nie żartuję, po raz pierwszy w historii ludzkości celem ideologii stało się pozbawienie ludzi zdolności do pracy i sprowadzenie ich do poziomu zwierząt. Takiej ideologii nigdy nie było. I dlatego ja z czystym sumieniem wszystkie współczesne ideologie, które ten cel realizują, nawet nie stawiając sobie, łącznie z libertarianizmem. Czyli libertarianie to bardzo sympatyczni ludzie. Oni po prostu nie rozumieją tego, co mówią. Ale chcąc, nie chcąc, oni realizują marksistowski cel. To jest takie fenomenalne osiągnięcie, którego do tej pory w historii ludzkości nie było. Więc te kwestie, wie pan, o których pan wspomniał, one dla historyka specjalizującego się w pewnych problemach, one mogą być istotne. Natomiast dla tego, o co chodzi i o co się wojna toczy, one nie mają żadnego znaczenia. Ponieważ jeśli tę samą metodę zastosują wobec nas chińscy bankowcy wtedy, kiedy na świecie będzie już dominował jen, to co będziemy mówili? Że to są żółci Żydzi? No, byłoby to śmieszne. A oni będą stosować dokładnie tę samą metodę. Dobrze, w tym miejscu panu przerwę, aby przekazać głos tutaj. Pani chce zadać kolejne. Mam takie pytanie. Jakie według pana umiejętności i jaką doktrynę powinien realizować współczesny, kompetentny artysta, malarz?
Proszę pani, ja byłem miesiąc temu chyba na takim spotkaniu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i 8 grudnia też mam tam jechać na takie spotkanie, żeby rozmawiać z artystami. I proszę pani, ja mogę pani powiedzieć tylko jedno. Jeśli jest takie środowisko, któremu ja naprawdę współczuję i wobec którego jestem całkowicie bezradny, to są artyści. Dlatego, że artyści i nauczyciele to były dwie grupy, które zostały zniszczone jako pierwsze. Ponieważ artysta tworzy wzorce kultury. Dzieło sztuki jest po prostu ucieleśnieniem idiomu kultury, samego pojęcia twórczości. I po to, żeby to zniszczyć, to sztuka została zaorana, zostali zaorani przede wszystkim artyści. I ja czasami rozmawiam, rzadko, bo ja nie mam specjalnych kontaktów w środowisku artystycznym, ale czasami jak z tymi ludźmi rozmawiam, no to powiem pani szczerze, że ręce opadają. Gdybyśmy usiedli w tej chwili i dali sobie 3-4 godziny, to podejrzewam, żebyśmy doszli do jakiegoś pozytywnego wniosku. Ale gdybym pani w tej chwili coś zaproponował szczerze, to by mnie pani prawdopodobnie obśmiała. Bo ja mogę pani strzelić tutaj rzecz, w którą pani nie uwierzy. No, już wiem, co się będzie działo. Proszę pani, odpowiadam. Artyści powinni wrócić do socrealizmu. Do socrealizmu. Ponieważ socrealizm, żeby wyjaśnić, socrealizm nie powstał w Związku Radzieckim. Pierwsze dzieła socrealistyczne powstały w Stanach Zjednoczonych, w centrum Nowego Jorku. To o tym trzeba wiedzieć. Nam się socrealizm kojarzy z Pałacem Kultury i ze Stalinem. Nie. Otóż socrealizm był ostatnim nurtem wielkiej sztuki religijnej. A nie ma wielkiej sztuki bez religii. Nie ma. I jeśli ktoś będzie przytaczał na przykład, jeśli ktoś będzie chciał jako przykład, nazwijmy to takiej sztuki sekularyzowanej, pokazać, nie wiem, martwe natury holenderskie, to znaczy, że po prostu jest nieukiem. Bo jak się obejrzy te natury, te martwe natury, to tam jest od góry do dołu symbolika religijna. A to, że tam są kwiatki, pszczółki, jakieś serpentyny cytrynowe, wie pani, jakaś czaszka leży, albo kielich wina, albo zegar i tak dalej, to tylko nieukom się wydaje, że martwa natura holenderska to była sztuka, no, która odeszła od tematów sakralnych. Nie. Nie ma sztuki. Mówię oczywiście o tej sztuce, która jest, która zajmuje się tworzeniem symboli, co w niczym nie deprecjonuje wartości tak zwanej sztuki dekoracyjnej czy sztuki użytkowej. Bo to są również oczywiście bardzo ważne dziedziny, ale one rządzą się innymi trochę prawami. Natomiast tam, gdzie mówimy o sztuce przez duże S, czyli tej sztuce, która tworzy symbole, to po prostu nie ma wielkiej sztuki bez religii. Inaczej, nie ma sztuki bez religii, a jeżeli religia jest taka jak w tej chwili, no żyjemy w czasach takiego kopulacyjnego poganizmu, no to mamy taką religię, to mamy i taką sztukę. No. Dobrze, no to tym sposobem też uzyskaliśmy opinię pana Krzysztofa Karonia na temat, który ostatnio był podnoszony w debacie publicznej, to znaczy czy Pałac Kultury i Nauki burzyć, czy nie burzyć, to jak mnie mam. Socrealizm szanujemy, czyli nie burzyć, tak? To nie jest problem artystyczny. Tak, to tutaj pani chciała. Tylko proszę o jedno zdanie, ewentualnie krótki komentarz. To, co pan mówił, jest prawdą, prawdą i jeszcze raz prawdą. O tym, co pan mówił, możemy mówić to do rana, tydzień, dwa i miesiąc. Przeszłość, jaka była, mniej więcej wiemy o tym, co jest mniej więcej. Tam pan spytał antidotum. Antidotum jest jedno i tylko jedno. I 100 lat temu dała nam to antidotum w Fatimie objawienie Matki Boskiej. I jeśli sztuki nie ma bez religii,
Tak samo niczego nie ma bez religii. Tym antidotum, które tu się i tu jest, nawet i w Białymstoku się zaczęło, jest publiczny różaniec na to wszelkie zło. Jest takie powiedzenie, módl się i pracuj. Oczywiście nie czekajmy wszystko, że spełni nam tylko, da nam gotowe Pan Bóg. Pracujmy, każdy na ile go stać, na ile może. Ale jeśli ten różaniec, jeśli Matka Boska poprosiła o ten różaniec i o tym, co Pan mówił, to są wszystko błędy Rosji, o które Matka Boska powiedziała, że zostaną zmienione, jeśli Rosja zostanie oddana Matce Bożej w jej, pod jej opiekę, w jej macierzyńską niewolę. Do tej pory tak do prawdy nie została oddana, została oddawana kilka razy, ale zabrakło jednego słowa Rosja. I... Proszę o zadanie pytania. Nie, ja nie będę pytała, tylko chwilę, jeszcze na tego. A dlaczego tak mało, znam Pana nawet odpowiedzi, się spodziewam ich. Dlaczego tak mało na tym różańcu ludzi? Dlatego, że z niewiedzy, drugie, no po prostu, bo się nam nie chce chcieć, ale naprawdę, naprawdę, jeśli tu by był plac cały Kościuszki raz w miesiącu na tym półgodzinnym, nie wiem, różańcu, inna byłaby rzeczywistość. I ja wiem, że zmieniajmy te szkoły, zmieniajmy do tego, ale również zmieńmy z siebie i swoją duchowość. I jeszcze tylko, zostaną szybciej uchwalone prawa, i te sądy i tam inne to ustalane, ale aborcja, ale niedziele wolne, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. No oczywiście, a co to się stanie, jak ja pójdę sobie kupię w niedzielę? I to są ciężkie grzechy, to nieludzkie przykazania, a boskie. I możemy to wszystko, i jeszcze, a jeszcze jedno, rewolucja, każda jaka była i każda jaka będzie, na klęskę skazana będzie. No i ponieważ nie mogłabym gadać, tak jak i Pan, ale poganiają, więc Bóg zapłaci. Ja muszę zrobić tylko jedno zastrzeżenie, bo ładunek dobrych chęci w tym, co Pani powiedziała, jest tak ogromny, że ja nawet nie próbuję polemizować. Tylko proszę Pani, nie, niech Pani posłucha, co chce Pani powiedzieć. Proszę Pani, marksizmu nie wynaleziono w Rosji. Ja wiem. Więc niech Pani zrozumie, że i samochodów, które ludzie chcą i które im się należą, też nie produkuje się, odmawiając różaniec. Niech Pani nie myli pojęć, bo robi Pani gorszą robotę niż to, co Pani by chciała osiągnąć. Osiąga Pani gorszy skutek. Proszę nie traktować religii jako wytrychu, który ma załatwić wszystkie sprawy, ponieważ wiara i religia to jest jedna rzecz, natomiast to, że trzeba pracować po to, żeby nie kraść, to jest inna rzecz i tego religia nie załatwia. Proszę nie robić krzywdy religii. Przy najlepszych Pani chęciach ja rozumiem i szanuję, natomiast Pani po prostu tego nie rozumie. Ależ módl się i pracuj. Tak, ma Pani całkowitą rację. Tylko co to ma wspólnego z Rosją? Dobrze, ja pozwolę sobie przerwać ten wątek, ewentualnie może Pani go dokończyć w kuluarach, ze względu na to, że mamy bardzo niewiele czasu, to ewentualnie jeszcze możemy wygospodarować chwilę na jedno, dosłownie dwa pytania i to tak już zbiorczo, to tak Pan się ustosunkuje do obu. Tutaj widziałem, Pan się zgłaszał pierwszy i potem chyba tam z tyłu to tak zrobimy. Tylko proszę, do meritum. Mam takie pytanie. Czy teorie komunizmu, marksizmu, socjaldemokracji da się połączyć z religią katolicką? No, mam tu na myśli szczególnie tę teorię wyzwolenia z Ameryki Południowej.
Zanim pan się odniesie, to ja... Moim zdaniem nie da się połączyć. Przy czym zaznaczam, ale dlaczego? Ja przedwczoraj miałem takie spotkanie i na ten temat próbowałem mówić. W wielkim skrócie, proszę pana, wszystkie hasła, które podejmowali socjaliści, komuniści, nie mówię tutaj o anarchistach, bo to jest trochę oddzielny problem, ale w znacznej mierze również. Czyli te wszystkie hasła, którymi oni się szczycili, które oni wznosili na sztandary, bo nie mówię, jakie były prawdziwe intencje, to są hasła, które mają źródła chrześcijańskie. Tyle tylko, że one zostały zsekularyzowane. To znaczy one, to jest myślenie dziecka. Ponieważ kultura chrześcijańska wyprodukowała już pewne idee, ale proponuje moralność, która jest niewygodna, obciążająca, krępująca, to my teraz spróbujemy, ponieważ automaty już same będą pracowały, to my teraz spróbujemy zrealizować te piękne hasła, które były chrześcijańskie, ale były takie zapaprane tą niewygodną moralnością, spróbujemy je zrealizować bez tej moralności. Takie jest źródło wszystkich socjalistycznych, komunistycznych, ale również neopogańskich, tych współczesnych wersji, tych religii humanistycznych i tak dalej, i tak dalej. W odwrotną stronę jest dokładnie tak samo jak z teologią wyzwolenia. Znaczy, tutaj zaznaczam, że to jest, mówię rzecz, której nie powinienem mówić, bo zaraz ktoś mnie może w ten sposób od razu zaatakować, ale ja to mówię całkowicie świadomie. Otóż proszę pana, jeżeli ja w nazwie słyszę słowo wolność albo wyzwolenie, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że skutek będzie odwrotny. Ponieważ ta pierwsza plansza, po to, żeby mówić o wolności, to najpierw trzeba wolność ograniczyć. Tego nie rozumie do tej pory żaden teoretyk kultury, ponieważ ludzie nie rozumieją, czym jest kultura. Kultura jest utrudnianiem sobie życia. Po to, żeby w celu ułatwienia sobie życia można było stworzyć cywilizację. Po to, żebyśmy nie musieli męczyć się łopatą, skonstruujemy sobie koparkę. I to jest cywilizacja. To nam ułatwia życie. Ale po to, żeby skonstruować i wyprodukować koparkę, to najpierw trzeba gówniarza posadzić na krześle i on musi swoje odsiedzieć i się nauczyć, jak zrobić to, żeby skonstruować koparkę. Taka jest kolejność, bo jeśli on najpierw będzie sobie bimbał i się nie nauczy, to obimba po bimbale, jak trzeba będzie wykopać dół, to będzie miał do dyspozycji tylko i wyłącznie łopatę. W związku z tym, jeśli jakakolwiek ideologia zaczyna od słowa wolność, to będzie to prędzej czy później kłamstwo. I to nie zmienia faktu, że intencje ludzi, którzy znoszą te hasła, mogą być najgłębiej szlachetne. Ale to, że szlachetność może być głupia, no niestety ja tego wykluczyć nie mogę. To jest głupie. I to doprowadziło do katastrofalnych skutków, bo te skutki są w tej chwili już policzalne, jeżeli chodzi o teologię wyzwolenia. To tyle, co mam do powiedzenia. Już tutaj ostatnie pytanie, uprzejmie. Dziękuję za dopuszczenie mnie do głosu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że moim zdaniem w sposób zupełnie nieuprawniony dokonał pan Wolti między marksizmem klasycznym, a tym, co się teraz marksizmem nazywa. Ja jeszcze pamiętam ze szkoły, kiedy byłem młodym człowiekiem, kiedy w szkole w PRL-u, kiedy uczono nas, jak wielkimi wrogami socjalizmu są tacy ludzie jak Marcuse, jak Horkheimer, jak Adorno, jak oni wypaczają ten marksizm. I chciałem powiedzieć, że ta forma, która była i jest na Zachodzie, była po prostu formą dywersji ideologicznej.
Chodziło o to, żeby rozmiękczyć Zachód i kiedy on już będzie rozmiękczony i przygotowany, to wtedy miały uderzyć dywizje ze Wschodu przygotowane. Niestety znalazł się tam człowiek, który uwierzył w tą ideologię tego marksizmu nowego, albo w ogóle nie marksizmu, powiedział, że trzeba zrobić przebudowę, trzeba zrobić nowe myślenie, jawność i rozwalił całe to imperium. Natomiast teraz szykuje się konfrontacja światowa, w której będzie brało udział wielkie imperium Wschodu pod hasłami właśnie marksizmu. Pod hasłami prawdziwego marksizmu, czyli dyscyplina, maszyna, imperium. Nie takiego, które wzywa do kradzieży i do lenistwa, tylko do dyscypliny, porządku i rozprzestrzeniania swoich wpływów na cały świat. I teraz trzeba się zastanowić, czy Polska w tej chwili umieściła się w obozie pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Ale Stany Zjednoczone to gwiazda gasnąca. One tę rywalizację przegrają zarówno w ekonomicznej warstwie, jak i ideologicznej. Przyszłość świata należy do Chin i Polska powinna stanąć po ich stronie. Dziękuję. Drugiej części tej dotyczącej, nazwijmy to geopolitycznej, nie podejmuję się komentować, bo nie ma na to czasu, a poza tym ja nie mam kwalifikacji. Natomiast w tej pierwszej części robi pan absolutnie całkowity błąd. Otóż wyjaśnię panu, w którym miejscu. Tylko żeby to powiedzieć precyzyjnie. Marksizm jest ideologią zdobycia i utrzymania władzy i w tym celu dąży do destrukcji każdego systemu, do rozwałki, do mordowania, do kradzieży. Ale to jest ideologia zdobycia władzy i jeśli się tę władzę zdobędzie terrorem, to potem, jak on już zacznie się rozwalać, to będzie można utrzymywać tę władzę terrorem. I teraz niech pan posłucha. W tej wersji on został zrealizowany w Rosji. No i proszę zrozumieć, że wtedy zmieniła się sytuacja. Komuniści już wtedy nie chcieli zdobyć władzy, tylko oni zdobyli władzę i stanęli wobec takiej sytuacji, w której musieli już, to Stalin przed tym stanął, musieli już zadbać o wydajność tego systemu, ponieważ ten system popadał w coraz większą ruinę. To, co się działo w 30-tych latach w Rosji, to i co wtedy zrobił, i teraz proszę posłuchać, co wtedy zrobił Stalin? Dopiero wtedy Stalin w 35 roku, znaczy wcześniej odwołał rewolucję seksualną, zrobił porządek z homoseksualistami, z tymi paradami równości, bo tam przecież to było w takim wymiarze, że u nas to w ogóle bajka, kupa śmiechu. Tam to była dopiero jazda. I w 36 roku uruchomił akcję pod tytułem Socjalistyczne Współzawodnictwo Pracy, Stachanowszczyznę tak zwaną. Ordery dla przodowników pracy. Stalin starał się za wszelką cenę odbudować strukturę społeczeństwa, które mogłoby znowu być wydajne. A w tym czasie oczywiście Frankfurtczycy robili wszystko, ponieważ oni jeszcze władzy nie zdobyli, to oni próbowali Zachód rozwalić. I dlatego Stalin i jego następcy z wielką przyjemnością patrzyli na to, jak zachodni marksiści rozwalają ten tak zwany kapitalizm, który już wtedy nie był kapitalizmem, bo tam wtedy był adenauerowski ordoliberalizm, ale to jest inna sprawa. Natomiast jak Kuroń z Michnikiem próbowali tę gangrenę importować w 60-tych latach do Polski, to oni stali się wrogami systemu. I nie, ci są prawdziwi i ci są prawdziwi, tyle tylko, że inna jest sytuacja marksisty przed zdobyciem władzy, kiedy on może z czystym sumieniem robić demolkę, a inna jest sytuacja po jedna fabryka. To są słowa Marksa.
co pan gada, gdzie pan to znalazł? To, że się... Proszę, to niech pan przeczyta manifest komunistyczny, ponieważ w manifestie komunistycznym jest mowa o przymusowej pracy. Tam jest mowa o przymusowej pracy, o zmilitaryzowanych oddziałach robotniczych, szczególnie na wsi. Punkt 8. Niech pan posłucha, bo widzę, że pan, jak pan nie przeczytał, to niech pan to przeczyta, bo pan sobie coś ubrdał. Ja nie mogę polemizować z rzeczami, które pan sobie doczytał. Tam jest to napisane. To, że Marks mówił o tym, że praca będzie przymusowa, a pan sobie to przetłumaczył, że ideałem była praca dobrze zorganizowana, no jaki jest związek między przymusową a dobrze zorganizowaną? Żaden. Tu pan robi błąd. Przy całym szacunku dla dobrych intencji. No dobrze. Praca przymusowa nie jest pracą dobrze zorganizowaną. Marksiści w momencie, kiedy przejmują władzę, zaczynają ponosić za nią odpowiedzialność. Dlatego celem nowego marksizmu do czasu uruchomienia projektu Spinelliego nie była wcale władza polityczna. Marcuse wcale nie chciał i Habermas wcale nie chcieli władzy politycznej. Oni chcieli sprawować władzę dusz, to znaczy stanowić klasę intelektualnych pasożytów, ciągnących, dojących system, który okradał z trzymanych za mordę roboli, którymi mieliśmy być my. Ale oni nie chcieli władzy politycznej. To jest zbyt skomplikowane, to może przy innej okazji. Dziękuję. Dobrze. No dobrze, to w tym momencie, w zasadzie nawet nie kropką, ale wykrzyknikiem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz dziękujemy panu Krzysztofowi za poruszenie tak szerokiego spektrum tematów. Państwu dziękuję bardzo serdecznie za przybycie. Przypominam o możliwości zakupienia książek wydawnictwa Edition Spotkania przy holu oraz podpisania listy dotyczącej inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Też otrzymałem informację, że dołączyła tam grupa osób zbierających podpisy za inną inicjatywą dotyczącą wznowienia ekshumacji w Jedwabnym, czyli dotycząca walki o prawdę historyczną, także też zachęcam do zapoznania się. Dziękuję jeszcze raz bardzo za przybycie. O kolejnych spotkaniach będziemy informować w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz na plakatach. Dziękuję jeszcze raz i się kłaniam.